Wydawnictwo Insignis oraz Audioteka.pl przedstawiają Walter Isaacson. Innowatorzy. O tym, jak grupa hakerów, geniuszy i geeków wywołała cyfrową rewolucję. Przekład: Michał Jóźwiak, Krzysztof Krzyżanowski, Michał Strąkow. Czyta Andrzej Blumenfeld. Wprowadzenie. Jak powstała ta książka? Choć komputery i internet to jedne z najważniejszych wynalazków naszych czasów, większość ludzi nie wie, kto je stworzył. Nie wyczarowali ich ślęczący po garażach i strychach samotni wynalazcy, którzy nadawaliby się na okładki czasopism i mogliby dołączyć do panteonu racjonalizatorów obok Edisona, Bella i Morsa. Nie. Większość innowacyjnych rozwiązań ery cyfrowej jest owocem współpracy. Powstały przy udziale wielu fascynujących postaci, zarówno tych po prostu bardzo pomysłowych, jak i kilku prawdziwych geniuszy. Książka, którą czytasz, opowiada właśnie o tych pionierach, hakerach, wynalazcach i przedsiębiorcach. Opisuje, kim byli, jak działały ich umysły i co sprawiło, że byli tak twórczy. Jednocześnie ma za zadanie pokazać, jak wyglądała współpraca między tymi ludźmi i dlaczego umiejętność pracy zespołowej pozwoliła im osiągnąć kreatywność jeszcze większą od tej, którą dysponowali z natury. Warto mówić o tym aspekcie innowacji, bo choć współpraca jest jednym z najważniejszych motorów postępu, rzadko poświęca się jej należytą uwagę. My, biografowie, napisaliśmy już tysiące książek, w których przedstawiamy, a czasem wręcz mitologizujemy naszych bohaterów w roli samotnych wynalazców. Sam mam na koncie kilka takich tytułów. Wynik wyszukiwania hasła „Człowiek, który wynalazł” w Amazonie to 1860 pozycji. O wiele mniej mamy za to opowieści o twórczej współpracy, choć to ona tak naprawdę odegrała większą rolę w kształtowaniu dzisiejszej rewolucji technologicznej. Bywa też bardziej interesująca. Dziś tyle mówi się o innowacji, że stała się modnym hasłem pozbawionym konkretnego znaczenia. Chciałem więc pokazać, jak naprawdę powstają innowacyjne rozwiązania i w jaki sposób najbardziej pomysłowi przedstawiciele naszych czasów przekuli swoje rewolucyjne koncepcje w rzeczywistość. Skupiłem się na kilkunastu najważniejszych przełomach ery cyfrowej i osobach, które ich dokonały. Zależało mi, by podkreślić, jakie kombinacje czynników towarzyszyły ich zrywom kreatywności, jakie umiejętności najbardziej im pomogły i jak przewodziły swoim zespołom oraz współpracowały z innymi. Spróbowałem też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego udało się tylko niektórym. Poświęciłem trochę miejsca na analizę zjawisk społecznych i kulturowych pod kątem tego, które z nich sprzyjają innowacyjności. W narodzinach ery cyfrowej ważną rolę odegrał ekosystem badawczy, którego finansowaniem zajmował się rząd, a zarządzaniem Sojusz przedstawicieli świata wojskowego, przemysłowego i akademickiego. Struktura ta zazębiała się z drugą, na którą składały się poczynania luźno zrzeszonych działaczy społecznych, wspólnotowo zorientowanych hipisów oraz domorosłych majsterkowiczów i hakerów, którzy w większości odnosili się nieufnie do scentralizowanej władzy. Historię każdego zjawiska można opisać tak, by podkreślała aspekty, na których zależy autorowi. Doskonałym przykładem są dwie konkurencyjne opowieści o powstawaniu pierwszego dużego komputera elektromechanicznego, czyli maszyny Mark I, zbudowanej dla Harvardu przez IBM. Autorka pierwszej z nich, Grace Hopper, była jedną z programistek komputera i skupiła się na osobie jego głównego pomysłodawcy, Howarda Aikena. IBM zrewanżował się własną wersją. Opisywała ona przede wszystkim poczynania zespołów szarych inżynierów, czyli ludzi odpowiedzialnych za opracowanie krok po kroku wszystkich innowacyjnych podzespołów, liczników, czytników kart itd., które znalazły się w maszynie. Podobny spór toczy się od dawien dawna w kwestii tego, co należy bardziej podkreślać – rolę wielkich osobistości czy nurtów kulturowych. W połowie XIX wieku Thomas Carlyle wyraził opinię, że historia świata jest niczym innym jak biografią wybitnych jednostek, na co Herbert Spencer odpowiedział teorią podkreślającą rolę sił społecznych. Akademicy zwykle widzą te kwestie inaczej niż sami uczestnicy przemian. Jako profesor miałem w zwyczaju myśleć o historii jak o wypadkowej bez osobowych sił, opowiedział dziennikarzom Henry Kissinger podczas jednego ze swoich wyjazdów mediacyjnych na Bliski Wschód w latach 70. Dopiero w praktyce okazuje się, jak wielką różnicę robią osobowości. Innowacje ery cyfrowej, podobnie jak przebieg procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, są wypadkową najróżniejszych czynników charakterologicznych i kulturowych, które postarałem się spleść w tej książce w spójną całość. Internet powstawał przy założeniu, że będzie wspomagał współpracę. Z kolei komputery osobiste, szczególnie te projektowane z myślą o użytkownikach domowych, pierwotnie miały być narzędziami wspierającymi indywidualną kreatywność. Przez ponad 10 lat, poczynając od początku lat 70., sieci komputerowe rozwijały się niezależnie od sprzętu domowego. Ścieżki te zaczęły splatać się dopiero pod koniec lat 80., wraz z rozwojem modemów, usług online i stron internetowych. Analogicznie do silnika parowego, który podłączony do pomysłowych maszyn napędził rewolucję przemysłową, komputery w kombinacji z sieciami rozproszonymi umożliwiły rewolucję cyfrową, która pozwoliła każdemu, kto tego zapragnął, tworzyć, rozpowszechniać i wykorzystywać dowolne informacje z dowolnego miejsca na świecie. Niektórzy historycy nauki niechętnie nazywają okresy wielkich przemian rewolucjami, bo wolą postrzegać postęp w ujęciu ewolucyjnym. Książka profesora Stevena Shapina na temat rewolucji naukowej rozpoczyna się ironicznym zdaniem. Niczego takiego jak rewolucja naukowa nie było i o tym mówi ta książka. Jednym ze sposobów, którymi posłużył się Chapin, by uwolnić się od logicznych skutków tej przytoczonej pół żartem sprzeczności, jest podkreślanie, że najważniejsze osobistości tamtych czasów z pasją wyrażały pogląd, jakoby brały udział w rewolucji. To głównie czytając ich wypowiedzi nabraliśmy przeświadczenia, że dokonywały się wtedy radykalne zmiany. Podobnie dziś większość z nas ma wrażenie, że rozwój technologii cyfrowej, do którego doszło na przestrzeni ostatniego półwiecza, zupełnie zmienił czy wręcz zrewolucjonizował nasze życie. Wciąż pamiętam, jakie emocje budził we mnie każdy kolejny przełom. Mój ojciec i obaj wujkowie byli elektrotechnikami i podobnie jak wiele postaci, które przedstawiam w tej książce, miałem dostęp do piwnicznego warsztatu pełnego płytek drukowanych do lutowania, odbiorników radiowych do rozbierania, lamp próżniowych wymagających testowania i pudeł pełnych tranzystorów i oporników do wykorzystania po uprzednim posortowaniu. Ponieważ namiętnie konstruowałem urządzenia z zestawów HitCat i przesiadywałem przy radiu amatorskim znak wywoławczy WA5JTP, pamiętam moment, kiedy lampy próżniowe ustąpiły miejsca tranzystorom. Na studiach uczyłem się programowania z wykorzystaniem kart perforowanych i do dziś wspominam dzień, w którym koszmar przetwarzania wsadowego ustąpił miejsca rozkoszy bezpośredniego kontaktu z komputerem. W latach 80. podniecałem się trzeszczeniem i skrzypieniem, które dobywało się z modemu, kiedy otwierał drzwi do urzekająco magicznego świata usług internetowych i BBS-ów. A na początku lat 90. pomagałem prowadzić dział cyfrowy Time'a i Time Warnera, w ramach którego uruchomiliśmy nowe usługi sieciowe i szerokopasmowe połączenie z internetem. Jak pisał Wordsworth o entuzjastycznych uczestnikach pierwszych dni rewolucji francuskiej, rozkoszą w świt ten było, że się żyje. Zacząłem pisać tę książkę ponad 10 lat temu. Skłoniła mnie do tego fascynacja postępem technologii cyfrowej, który dokonał się na moich oczach, oraz praca nad biografią Benjamina Franklina, innowatora, wynalazcy, wydawcy, pioniera usług pocztowych, a przy tym doskonałego przedsiębiorcy i kolportera informacji. Zależało mi też, by zrobić sobie przerwę od typowych biografii podkreślających znaczenie wybitnych ludzi i raz jeszcze napisać książkę w stylu The Wise Man, Światli, w której wspólnie z kolegą opisaliśmy pełną wyobraźni współpracę szóstki dobrych znajomych, którzy kształtowali politykę Stanów Zjednoczonych w czasach zimnej wojny. Pierwotnie planowałem skupić się na zespołach, którym zawdzięczamy istnienie internetu. Bill Gates w trakcie wywiadu przekonał mnie jednak, że znacznie ciekawsza będzie opowieść o równoległych i splecionych ze sobą narodzinach internetu i komputerów osobistych. W 2009 roku przerwałem pracę nad tą książką, żeby napisać biografię Steve'a Jobsa. Jego historia upewniła mnie, że Gates miał rację. Tak więc, kiedy tylko skończyłem Steve'a Jobsa, wróciłem do pracy nad opowieścią o innowatorach ery cyfrowej. Protokoły internetowe opracowano na drodze współpracy, w związku z czym system, który powstał, ma zapisane w kodzie genetycznym cechy ułatwiające realizację wspólnych przedsięwzięć. Każdy węzeł posiada pełne prawo generowania i dystrybucji nowych informacji, a struktura sieci umożliwia obejście wszelkich prób narzucenia kontroli bądź hierarchii. Nie trzeba brnąć w pułapkę teleologii i przypisywać technologii intencji czy osobowości, by móc przyznać, że system zbudowany z prywatnych komputerów podłączonych do otwartych sieci miał w sobie coś, co umożliwiło wyrwanie kontroli nad dystrybucją informacji z rąk decydentów, centralnej władzy. Podobnie jak kiedyś prasa drukarska uwolniła ludzi od monopolu instytucji zatrudniających kopistów i skrybów. Internet umożliwił zwykłym ludziom łatwiejsze tworzenie i rozprowadzanie treści. Nie wszyscy współtworzący erę cyfrową byli rówieśnikami. W jej powstawaniu brało udział również wcześniejsze pokolenie, które przekazywało swoje pomysły w ręce młodszych innowatorów. Przy okazji zgłębiania tematu dostrzegłem jeszcze inną prawidłowość. Użytkownicy w większości innowacyjnych technologii cyfrowych wykorzystywali je jako narzędzie do porozumiewania się i budowania sieci społecznościowych. Zainteresowało mnie również, że próby stworzenia sztucznej inteligencji, czyli urządzeń zdolnych do samodzielnego myślenia, jak dotychczas zawsze okazywały się mniej owocne niż wymyślanie nowych sposobów współpracy bądź symbiozy człowieka i maszyn. Innymi słowy, twórcza współpraca charakterystyczna dla ery cyfrowej obejmuje też współpracę pomiędzy ludźmi i maszynami. Ostatnią rzeczą, która mnie uderzyła, było uświadomienie sobie, że te najbardziej twórcze pomysły ery cyfrowej są autorstwa osób działających na styku światów sztuki i nauki. Ludzi, którzy doceniali znaczenie piękna. Jako dzieciak zawsze widziałem w sobie przyszłego humanistę, ale lubiłem elektronikę, powiedział mi Jobs, kiedy zaczynałem pracę nad jego biografią. Potem jednak przeczytałem coś, co jeden z moich idoli, założyciel Polaroida Edwin Land, powiedział o wielkim znaczeniu ludzi, którzy stoją na skrzyżowaniu nauk humanistycznych i ścisłych, i zdecydowałem, że kimś takim właśnie chciałbym być. Ludzie, którzy czuli się komfortowo na skrzyżowaniu humanizmu i technologii, pomogli innym nawiązać symbiotyczną więź z maszynami, stanowiącą rdzeń tej historii. Podobnie jak wiele innych aspektów ery cyfrowej, pomysł, że o innowacyjne rozwiązania najłatwiej na styku sztuki i nauki, nie jest nowy. Doskonały przykład tego, jak kreatywność rozkwita, kiedy umysł potrafi pogodzić nauki humanistyczne ze ścisłymi, stanowił Leonardo da Vinci. Einstein, kiedy utykał w pracach nad ogólną teorią względności, wyciągał skrzypce i grał Mozarta, aż odzyskał kontakt, jak to nazywał, z harmonią sfer. Jeśli chodzi o komputery, to jest z nimi związana pewna postać historyczna, która choć nie cieszy się taką sławą jak da Vinci i Einstein, również uosabia zespolenie sztuk pięknych i nauki. Podobnie jak jej słynny ojciec, ceniła romantyzm poezji. Jednak w odróżnieniu od niego dostrzegała też romantyzm matematyki i maszynerii. To od niej rozpoczyna się ta historia. Rozdział 1. Ada hrabina Lovelace. Poetycka nauka. W maju 1833 roku 17-letnia Ada Byron znalazła się w gronie młodych kobiet oficjalnie przedstawionych na brytyjskim dworze królewskim. Członkowie rodziny, świadomi jej wybuchowego i niezależnego charakteru, Obawiali się, że nie sprosta konwenansom. Ada jednak zachowała się, jak wyznała później jej matka, akceptowalnie. Wśród osób, które poznała tego wieczoru, był książę Wellington, którego prostolinijny sposób bycia bardzo przypadł jej do gustu, oraz 79-letni ambasador Francji Talleyrand, który według niej miał w sobie coś ze starej małpy. Ada, jedyne ślubne dziecko słynnego poety George'a Byrona, odziedziczyła po nim romantycznego ducha. Tę cechę charakteru Ady próbowała utemperować jej matka, organizując dla niej prywatne lekcje matematyki. Starcie się tych dwóch wpływów roznieciło u Ady uwielbienie dla poetyckiej nauki, jak zaczęła wkrótce określać przedmiot swoich studiów. Matematyka skonfrontowała jej buntowniczą wyobraźnię z fascynacją liczbami. Dla wielu osób wychowanych w duchu romantycznej wrażliwości, w tym ojca Ady, rozentuzjazmowanie technologią, które towarzyszyło rewolucji przemysłowej, było trudne do zniesienia. Tymczasem Ada z łatwością odnajdywała się. Nie było więc zaskoczeniem, że mimo wielkiego przepychu dworski debiut zrobił na Adzie mniejsze wrażenie niż udział w innym niesamowitym wydarzeniu londyńskiego sezonu towarzyskiego kilka tygodni później. Poznała wówczas Charlesa Babbage'a, 41-letniego wdowca, wybitnego uczonego i matematyka, a przy tym znanego i hołbionego członka londyńskiej śmietanki towarzyskiej. Bardziej niż wszystkie zbiegowiska wyższych sfer ucieszyło Ady przyjęcie, na którym była w środę, napisała matka Ady w liście do przyjaciela. Poznała tam kilku ludzi nauki, w tym Babbage'a, który ją zachwycił. Elektryzujące przyjęcia Babbage'a, na których bawiło czasem nawet i 300 gości, były miejscem spotkań lordów we frakach i dam w brokatowych sukniach z pisarzami, przemysłowcami, poetami, aktorami, politykami, podróżnikami, botanikami i innymi, jak dopiero co ochrzcił ich jeden ze znajomych Babbage'a, naukowcami. Według pewnego znanego geologa, wprowadzając ludzi nauki do wyższych sfer, Babbage'owi udało się zapewnić nauce należną pozycję społeczną. Wieczory u Babbage'a obejmowały tańce, odczyty, gry i wykłady, którym towarzyszyły owoce morza, różne rodzaje mięsa, w tym drób, niecodzienne napoje i desery lodowe. Damy przebierały się w kostiumy i inscenizowały tableau vivant, żywe obrazy wzorowane na najsłynniejszych malowidłach. Astronomowie rozstawiali teleskopy, badacze prezentowali rozmaite urządzenia elektryczne i magnetyczne, a sam Babbage pozwalał gościom bawić się swoimi mechanicznymi lalkami. Główną atrakcją każdego wieczoru, jednym z wielu powodów, dla których Babbage organizował te przyjęcia, była demonstracja pewnego modelowego modułu jego maszyny różnicowej, gigantycznego mechanicznego kalkulatora, który konstruował w ognioodpornym budynku sąsiadującym z jego domem. Babbage dbał, by prezentacje te były odpowiednio dramatyczne. Kręcił korbą napędzającą mechanizm, czekając, aż jego wynalazek przeliczy zadany ciąg liczb, a kiedy wyczuwał, że widownia za chwilę zacznie się nudzić, pokazywał, jak schemat obliczeń może nagle zmienić się w wyniku instrukcji zakodowanych w maszynie. Tych z gości, którzy wykazywali szczególne zainteresowanie wynalazkiem, zapraszał do mieszczących się po drugiej stronie dziedzińca dawnych stajni, gdzie powstawała pełnowymiarowa maszyna. Maszyna różnicowa Babbage'a potrafiła rozwiązywać równania wielomianowe i robiła wrażenie na wielu osobach, aczkolwiek na każdej z innego powodu. Książę Wellington był zdania, że wynalazek Babbage'a mógłby przydać się do analizy zmiennych, z którymi generałowie mierzyli się przed bitwami. U matki Ady, Lady Byron, zachwyt brał się z odczucia, że jest to maszyna myśląca. Opinię Ady, która w późniejszych latach zasłynęła stanowiskiem, że maszyny nigdy nie będą naprawdę myśleć, podsumował przyjaciel, który wraz z Byronami był obecny na demonstracji Babbage'a. Panna Byron, mimo młodego wieku, zrozumiała mechanizm działania i dostrzegła wielkie piękno tego wynalazku. Ada, jako miłośniczka i poezji, i matematyki, dysponowała umysłem uformowanym odpowiednio, by dostrzec piękno w maszynie obliczeniowej. Stanowiła uosobienie nauki romantycznej, którą cechował liryczny entuzjazm dla wynalazków i odkryć, która, jak pisze Richard Holmes w Wieku Cudów, wniosła do pracy naukowej nowy element, czyli intensywność i ekscytację. Kierowała się bardzo wówczas popularnym ideałem osobistego poświęcenia się odkryciom, gwałtownie, a wręcz nierozważnie. Mówiąc krótko, ówczesna epoka nie różniła się tak bardzo od obecnej. Wynalazki okresu rewolucji przemysłowej, takie jak silnik parowy, krosno mechaniczne i telegraf, odmieniły XIX-wieczne życie w podobnym stopniu, co wynalazki ery cyfrowej, komputery, układy scalone i internet. Odmieniły nasze. Siłą sprawczą obu epok byli innowatorzy łączący wyobraźnię i pasję artysty z fascynacją cudami technologii. To właśnie takie połączenie dało nam poetycką naukę Ady i miłosierne maszyny, o których pisał XX-wieczny poeta Richard Brautigan. George Byron. Ada odziedziczyła po ojcu buntowniczą naturę i poetycki temperament. Z pewnością jednak nie z jego genów wzięło się u niej uwielbienie dla maszynerii. George Byron był bowiem luddystą. W swoim debiutanckim przemówieniu w Izbie Lordów, wygłoszonym w lutym 1812 roku, 24-letni Byron bronił członków ruchu Neda Lada i usprawiedliwiał niszczenie przez nich maszyn tkackich. Nie szczędząc sarkazmu, Byron wyśmiał właścicieli zakładów włókienniczych w Nottingham, którzy usiłowali przepchnąć przez parlament ustawę czyniącą z niszczenia krosien mechanicznych przestępstwo karane śmiercią. Maszyny te stanowią dla nich źródło korzyści, gdyż wyparły konieczność zatrudniania pewnej liczby robotników, którzy zostali w ten sposób skazani na śmierć głodową, oznajmił. Odtrąceni robotnicy, zaślepieni przez własną głupotę, miast radować się tym postępem w jakże przydatnej człowiekowi dziedzinie, wydumali sobie, jakoby rzucono ich na pożarcie postępowi mechaniki. 2 tygodnie później Byron wydał 2 pierwsze pieśni epickiego poematu Wędrówki Childe Harolda, w którym przedstawił wyidealizowany obraz swoich podróży po Portugalii, Malcie i Grecji i niedługo potem, jak wyznał w późniejszych latach, pewnego dnia obudził się sławny. Jako piękny, uwodzicielski, targany emocjami i żądny seksualnych przygód młody mężczyzna w tym samym stopniu tworzył archetyp bohatera bajronicznego w swojej poezji, co realizował go w życiu. Stał się ulubieńcem londyńskich literatów, a na jego cześć zaczęto wyprawiać po 3 przyjęcia dziennie. Najbardziej pamiętnymi z nich wszystkich były poranne potańcówki u Lady Caroline Lamb. Lady Caroline, mimo że była żoną dobrze usytuowanego politycznie arystokraty, który później objął stanowisko premiera, zapałała do Byrona szaleńczą miłością. On zaś uważał, że jest zbyt chuda. Ostatecznie skusiła go jej niekonwencjonalna i zagadkowa seksualność. Lady Caroline lubiła przebierać się za służącego. Kiedy ich burzliwy romans dobiegł końca, Caroline popadła w obsesję i zaczęła nękać Byrona. To z jej ust padły słynne, zgodne zresztą z prawdą słowa, że był szalony, zły i niebezpiecznie było go znać. Ale, nawiasem mówiąc, to samo odnosiło się do niej. Na jednym z przyjęć Lady Caroline Byron zwrócił uwagę na powściągliwą młodą kobietę w skromniejszym stroju. Okazała się nią Annabella Milbank, 19-latka z zamożnej, bogato utytułowanej rodziny. Annabella, świeżo po lekturze Childe Harolda, miała mieszane opinie o jego autorze. Zdecydowanie za dużo w nim zmanierysty, pisała później. Najlepiej radzi sobie z kreśleniem głębokiego uczucia. Kiedy dostrzegła go po drugiej stronie sali, targnęły nią sprzeczne, ale i potencjalnie niebezpieczne emocje. Nie zależało mi, by nas zapoznano, albowiem pozostałe kobiety groteskowo wręcz zalecały się do niego i dopraszały, by poczuć na plecach bicz jego satyry, napisała do matki. Nie zależy mi na miejscu wśród jego zdobyczy. Nie złożyłam ofiary na ołtarzu Childe Harolda, acz nie odmówię mu znajomości, jeśli nadarzy się ku niej okazja. Okazja w rzeczy samej się nadarzyła. Po tym, jak oficjalnie przedstawiono mu Anabellę, Byron uznał, że nadawałaby się na żonę. Był to jeden z rzadkich przypadków, kiedy rozsądek zwyciężył u niego z romantyczną duszą. Zamiast wywoływać w nim seksualne uniesienia, Anabella była raczej kobietą, która mogła okiełznać jego namiętności i skłonność do ekscesów, a na dodatek spłacić ciążące mu długi. Oświadczył się jej listownie, bez większego przekonania. Anabella rozsądnie odmówiła, a Byron rzucił się w wir znacznie mniej stosownych romansów, w tym ze swoją przyrodnią siostrą Augustą Lee. Po roku jednak Anabella doprowadziła do wznowienia starań o rękę. Byron, który tymczasem zadłużył się jeszcze bardziej i był gotów chwycić się brzytwy, by poskromić swe nawyki, widział w potencjalnym związku rozsądne, acz niezbyt porywające rozwiązanie. Uratować mnie może jedynie bezzwłoczne małżeństwo, przyznał ciotca Anabelli. Jeśli pani bratanica jest osiągalna, wolałbym ją. Jeśli nie, wezmę pierwszą kobietę, która nie będzie wyglądała, jakby chciała splunąć mi w twarz. Bywało, że George Byron stawał się mało romantyczny. Pobrali się z Anabellą w styczniu 1815 roku. Byron skonsumował swoje małżeństwo w iście byronicznym stylu. Zaciągnąłem Lady Byron na tapczan jeszcze przed kolacją, napisał o dniu ślubu. Kiedy odwiedzili jego przyrodnią siostrę 2 miesiące później, wciąż jeszcze sypiali ze sobą, bo mniej więcej wtedy Anabella zaszła w ciążę. Podczas tej wizyty Lady Byron zaczęła jednak nabierać podejrzeń, że charakter przyjaźni jej męża z Augustą wykracza poza normalne stosunki między bratem a siostrą, szczególnie po tym, jak Byron położył się na tapczanie i poprosił, żeby całowały się z nim na zmianę. Po tym zajściu ich małżeństwo zaczęło się rozsypywać. Anabella znała matematykę, co bawiło Byrona, który w okresie zalotów żartował z własnej pogardy dla precyzji liczb. Wiem, że 2 i 2 daje 4 i nie miałbym nic przeciw, by umieć tego dowieść, pisał. Muszę jednak przyznać, że gdybym potrafił w jakikolwiek sposób przekształcić sumę 2 i 2 w 5, sprawiłoby mi to znacznie większą przyjemność. Na początku znajomości żartobliwie nazywał Anabellę swoją księżniczką równoległoboków. Kiedy jednak małżeństwo zaczęło się psuć, dopracował tę matematyczną analogię. Jesteśmy 2 równoległymi liniami, ciągnącymi się jedna przy drugiej w nieskończoność, bez szansy na spotkanie. Później wyśmiał ją w pierwszej pieśni swojego poematu Don Juan, pisząc: najmilszy był jej dział matematyki. Była chodzącą kalkulacją. Narodziny córki 10 grudnia 1815 roku nie zdołały uratować małżeństwa. Dziewczynka otrzymała pierwsze imię po nieco zbyt ukochanej przyrodniej siostrze Byrona i została ochrzczona Augusta Ada. Kiedy Lady Byron upewniła się co do perwersyjnych zachowań swojego męża, zaczęła zwracać się do córki wyłącznie drugim imieniem. 5 tygodni później spakowała swój dobytek do powozu i uciekła z niemowlęciem do wiejskiej posiadłości rodziców. Ada nigdy więcej nie zobaczyła ojca. W kwietniu tego samego roku Byron opuścił kraj, po tym jak żona w listach tak wyrachowanych, że zyskały jej przydomek matematycznej Medei, zagroziła ujawnieniem jego kazirodczych i homoseksualnych romansów, jeśli nie zgodzi się na umowę o separacji dającą jej wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem. W pierwszych wersach 3. pieśni Childe Harolda, którą stworzył kilka tygodni później, Byron zwraca się do Ady, którą przedstawia jako swoją muzę. Czy liczko twoje matkę przypomina? O śliczna Ado, dziecino jedyna, mojego serca, mojego imienia. Gdym raz ostatnich w chwili rozłączenia w twe oczki patrzał, śmiały mi się one. Wówczas rozstanie było osłodzone nadzieją. Cytat za George Byron, Wędrówki Childe Harolda, poemat Byrona, G. Gebetner, Kraków, 1896. Tłumaczenie Aleksander Krajewski. Przypis tłumacza. Byron napisał ten fragment w willi nad Jeziorem Genewskim, gdzie spędzał czas z poetą Percym Bysshem Shelleym i jego przyszłą żoną Mary. Niemiłosiernie wówczas lał. Pewnego razu, znużony tym, że deszcz od kilku dni nie pozwala im wyjść na zewnątrz, Byron zaproponował, by każdy napisał opowiadanie grozy. Sam przygotował fragment opowieści o wampirze, notabene jednej z pierwszych w historii literatury. Mary zaprezentowała zręby historii, która później trafiła w poczet klasyków – Frankensteina. Była to w pewnym sensie adaptacja mitu o Prometeuszu, który stworzył człowieka z gliny i przekazał mu ogień wykradziony bogom. Opowieść o naukowcu, któremu udało się zmienić zbudowanego przez siebie golema w myślącego człowieka. Frankenstein przestrzegał przed konsekwencjami rozwoju techniki i nauki. Poruszał też kwestię, którą później kojarzono z Adą. Czy człowiek zbuduje kiedyś prawdziwie myślącą maszynę? Trzecia pieśń Childa Harolda kończy się przepowiednią, że Anabela będzie starała się utrudnić Adzie poznanie ojca i tak też się stało. W jej domu znajdował się portret Byrona, ale Anabela pilnowała, by zawsze pozostawał zakryty, a Ada ujrzała go po raz pierwszy dopiero po ukończeniu 20 lat. Tymczasem Byron, nieważne dokąd zawędrował, zawsze stawiał podobiznę Ady na biurku, a w listach często prosił o wiadomości na jej temat albo nowe portrety. Kiedy Ada miała 7 lat, napisał do Augusty: chciałbym, żebyś uzyskała od Lady B. jakieś informacje na temat usposobienia Ady. Ma dziewczyna wyobraźnię? Ma ognisty temperament? Zniosę wszystko. Byleby nie okazało się, że bogowie obdarzyli ją duszą poety. Jeden taki szaleniec w rodzinie wystarczy. Lady Byron przekazała, że Ada ma bogatą wyobraźnię, którą wykorzystuje głównie w połączeniu ze swoim talentem do mechaniki. W tym samym okresie Byronowi, który od pewnego czasu podróżował po Włoszech, pisząc i wdając się w najróżniejsze romanse, zaczęła doskwierać nuda. Postanowił więc przyłączyć się do Greków w walce o niepodległość przeciwko Turkom. Udał się w rejs do Missolungi, gdzie objął dowództwo nad częścią powstańczej armii i podjął przygotowania do ataku na turecki fort. Zanim jednak zdążył wziąć udział w bitwie, dopadło go wyjątkowo ciężkie przeziębienie, które dodatkowo pogorszyła decyzja lekarza o upuszczaniu krwi. 19 kwietnia 1824 roku Byron zmarł. Wedle relacji jego kamerdynera, jednymi z jego ostatnich słów były: ach, moje biedne, kochane dziecko, moja kochana Ado. Boże, cóż bym dał, by ją ujrzeć. Pobłogosławcie jej ode mnie. Ada. Lady Byron chciała mieć pewność, że Ada nie wda się w ojca. Obrała więc strategię polegającą na zapewnieniu dziewczynie dogłębnej znajomości matematyki, która w jej mniemaniu stanowiła doskonałe antidotum na wyobraźnię poetycką. Kiedy Ada w wieku lat 5 zaczęła wykazywać wzmożone zainteresowanie geografią, Anabella zarządziła, by zastąpić naukę tejże dodatkowymi lekcjami arytmetyki. Guwernantka wkrótce z dumą doniosła, że mała precyzyjnie sumuje szeregi 5 i 6 liczb. Mimo tych starań u Ady i tak pojawiły się pewne bajroniczne inklinacje. Jako młoda nastolatka miała romans z jednym ze swoich guwernerów, a kiedy przyłapano ich in flagranti i jej kochanek dostał zakaz zbliżania się do rodziny, próbowała uciec z domu, by z nim zamieszkać. Miewała też wahania nastroju, który oscylował u niej od przeświadczenia o własnym geniuszu po ciężkie załamania. Co gorsza, nękały ją różne dolegliwości natury zdrowotnej. Ada podzielała przekonanie matki, że zanurzenie się w matematyce może jej pomóc okiełznać swoje bajroniczne skłonności. W wieku 18 lat, po niebezpiecznym romansie z guwernerem i zetknięciu się z inspirującą maszyną różnicową Babbage'a, z własnej inicjatywy podjęła dalszą naukę. Muszę przestać myśleć o życiu przez pryzmat przyjemności i zaspokajania osobistych zachcianek, napisała do nowego korepetytora. Zauważyłam, że obecnie jedynym, co pomaga okiełznać dzikie zapędy mej wyobraźni, jest oddawanie się z wielką intensywnością zgłębianiu przedmiotów naukowej natury. Wydaje mi się, iż przede wszystkim powinnam przejść kurs matematyki. Nauczyciel uznał jej plan za trafiony. Masz rację, zakładając, że w obecnym stanie najpomocniejszym i najbezpieczniejszym wyborem będzie bezwzględne oddanie się nauce. Nie ma przedmiotu, który sprawdzałby się w takim celu lepiej od matematyki. Przepisał jej geometrię euklidesową, a na dokładkę porcję trygonometrii i algebry. Oboje uważali, że każdego wyleczyłoby to z nadmiaru artystycznych i romantycznych namiętności. Zainteresowanie Ady technologią roznieciło się wówczas, gdy matka zabrała ją na wyjazd po uprzemysłowionej środkowej Anglii i pokazała jej nowoczesne zakłady i maszyny. Mechaniczne krosno, które produkowało tkaninę na podstawie sekwencji kart perforowanych, zaimponowało Adzie tak bardzo, że sporządziła jego szkic. Właśnie takie urządzenie ze strachu przed zmianami wywołanymi przez rozwój technologii niszczyli luddyści, których w swoim słynnym przemówieniu w Izbie Lordów bronił jej ojciec. Tymczasem Ada rozpływała się w pochwałach na ich temat. Co więcej, dostrzegała, że mają wiele wspólnego z urządzeniami, które później ochrzczono komputerami. Maszyneria ta przywodzi mi na myśl Babbage'a i jego przecudnej urody mechanizm, pisała. Nauki stosowane zyskały w oczach Ady jeszcze bardziej, kiedy poznała Mary Somerville, jedną z nielicznych, poważanych brytyjskich matematyczek i uczonych. Było to niedługo po tym, jak Somerville skończyła pisać jedno ze swoich najważniejszych dzieł, On the Connection of the Physical Sciences, o związku nauk fizycznych, w którym opisała, jak postępy w astronomii, optyce, elektryczności, chemii, fizyce, botanice i geologii splatają się w jedną całość. To w recenzji tej książki, chcąc wskazać na więź pomiędzy dyscyplinami nauki, jeden z przyjaciół Babbage'a, William Hill, po raz pierwszy użył terminu naukowiec. Książka ta odzwierciedlała panujące wówczas nastroje, przedstawiając spójną wizję nadzwyczajnych odkryć, których właśnie dokonywano. W pierwszym zdaniu Somerville oznajmiała: postęp nowoczesnej nauki, szczególnie na przestrzeni ostatnich 5 lat, wyróżnia się niebywałą tendencją do upraszczania praw natury i scalania odosobnionych dotychczas działów szerszych dyscyplin. Somerville została przyjaciółką, nauczycielką, inspiratorką i mentorką Ady. Spotykała się z nią regularnie, przesyłała jej książki o matematyce, wymyślała dla niej zadania i cierpliwie tłumaczyła rozwiązania. Jako że była też dobrą znajomą Babbage'a, jesienią 1834 roku spędziły z Adą wiele sobotnich wieczorów na jego przyjęciach. Z kolei syn Somerville, Warren of Craig, wspomógł dążenia Ady do ustatkowania się, sugerując jednemu ze swoich dawnych kolegów z Cambridge, że byłaby co najmniej odpowiednią, a w każdym razie interesującą kandydatką na żonę. William King był poważanym w towarzystwie zamożnym, nienarzucającym się swoją inteligencją mężczyzną, którego małomówność dorównywała pobudliwości Ady. Jego również pasjonowała nauka, aczkolwiek od strony zdecydowanie bardziej praktycznej. Głównymi obszarami jego zainteresowań były techniki płodozmianu i hodowli bydła. Kilka tygodni po tym, jak ich sobie przedstawiono, poprosił Adę o rękę, a ta przyjęła jego oświadczyny. Matka Ady, kierując się motywami, które pojąć mógłby wyłącznie psychiatra, uznała za nieodzowne, by donieść Williamowi o podjętej przez Adę próbie ucieczki z guwernerem, w którym się zadłużyła. William nie poczuł się na tyle urażony tą wiadomością, by odwołać ślub. Ceremonia ostatecznie odbyła się w lipcu 1835 roku. Miłosierny Bóg, który tak łaskawie pomógł ci zejść z drogi pełnej niebezpieczeństw, zesłał ci przyjaciela i obrońcę, napisała Lady Byron w liście do córki, dodając, że powinna wykorzystać te okoliczności, by pożegnać się ze wszystkimi swoimi dziwactwami, kaprysami i egoistycznymi skłonnościami. Małżeństwo Ady i Williama było triumfem wyrachowanego rozsądku. Adzie dało szansę na prowadzenie bardziej stabilnego i dojrzałego trybu życia, a do tego uwolniło ją od wpływu dominującej matki. William z kolei otrzymał fascynującą, ekscentryczną żonę z bogatej i słynnej rodziny. Kuzyn Lady Byron, wicehrabia Melbourne, który miał pecha być małżonkiem nieżyjącej już wówczas Lady Caroline Lamb, wykorzystał swoje wpływy premiera i załatwił Williamowi tytuł hrabiego Lovelace, który został mu nadany przy okazji koronacji królowej Wiktorii. Ada, jako żona Williama, awansowała tym samym na hrabinę Lovelace. Oznaczało to, że choćby dziś jest powszechnie znana jako Ada Lovelace, wedle obowiązujących zasad należałoby ją nazywać Lady Lovelace lub po prostu Adą. W Boże Narodzenie 1835 roku matka Ady przekazała jej należący do rodziny naturalnych rozmiarów portret Lorda Byrona, pędzla Thomasa Phillipsa. Przedstawiał on romantyczny profil Byrona, wpatrzonego w dal i ubranego w tradycyjny albański strój złożony z czerwonej aksamitnej kamizeli, ceremonialnego miecza i ozdobnej chusty na głowie. Przez długie lata obraz ten wisiał nad kominkiem dziadków Ady, starannie zakryty zielonym płótnem od dnia, w którym jej rodzice się rozstali. Teraz jednak Adzie wolno było nie tylko oglądać malowidło, ale i przejąć opiekę zarówno nad nim, jak i kałamarzem i piórem ojca. Kilka miesięcy później, kiedy przyszedł na świat pierwszy syn Lovelace'ów, matka Ady zrobiła coś jeszcze bardziej zaskakującego. Mimo odrazy, jaką czuła do nieżyjącego już męża, zgodziła się, by Ada dała swojemu chłopcu na imię Byron. Rok później Ada urodziła córkę, którą niejako z poczucia obowiązku ochrzciła Anabellą. Krótko potem zapadła na tajemniczą chorobę, przez którą spędziła kilka miesięcy przykuta do łóżka. Udało jej się dojść do siebie na tyle, by urodzić trzecie dziecko, syna, któremu dała na imię Ralph. Jednak już nigdy nie odzyskała pełni zdrowia. Trapiły ją dolegliwości układu pokarmowego i oddechowego, na które nakładały się wahania nastroju i okresowe urojenia, będące skutkami ubocznymi leczenia za pomocą laudanum, morfiny i innych postaci opium. Adę dodatkowo wytrąciło z równowagi pewne niedorzecznie dramatyczne, nawet jak na standardy rodziny Byronów, wydarzenie natury osobistej. Sprawa dotyczyła Medory Lee, córki przyrodniej siostry i okazjonalnej kochanki Byrona. Tajemnicą Poliszynela było to, że Byron był ojcem Medory, która zresztą postępowała tak, jakby pragnęła dowieść, że byronowska podłość jest dziedziczna. Wdała się mianowicie w romans z mężem jednej z sióstr, z którym następnie uciekła do Francji i miała dwójkę nieślubnych dzieci. Lady Byron zaś, dowiedziawszy się o tym, w napadzie moralizatorskiego egoizmu pojechała odbić Medorę, po czym wyjawiła Adzie prawdę o kazirodztwie ojca. Ta niebywale dziwna i okropna historia niezbyt zdziwiła Adę. Nie czuję się ani trochę zaskoczona, odpisała matce. Potwierdzasz ledwie rzecz, co do której od lat prawie nie miałam złudzeń. Zamiast jednak wywołać u niej poczucie zhańbienia, wiadomość ta nieoczekiwanie dodała jej energii. Ada zadeklarowała, że w pewnym sensie utożsamia się z ojcowską potrzebą lekceważenia norm społecznych. W odniesieniu do zmarnowanego geniuszu Byrona napisała matce, jeśli przekazał mi jakąkolwiek część tego geniuszu, wykorzystam go, by wydobyć na światło dzienne najważniejsze prawa natury. Myślę, że tak widział moją rolę. Jestem o tym mocno przekonana i postępowanie zgodnie z tym uczuciem sprawia mi przyjemność. Ada ponownie podjęła naukę matematyki w nadziei, że to pomoże jej ukoić nerwy. Postanowiła też namówić Babbage'a, żeby został jej nauczycielem. Mam niepospolity sposób uczenia się i myślę, że w związku z tym musi mnie uczyć niepospolity człowiek, napisała do niego. Trudno określić, czy było to skutkiem opiatów, czy prowiniencji. Tak czy inaczej, Ada nabrała nieco przesadnego wyobrażenia o swoich talentach i zaczęła tytułować się geniuszem. W liście do Babbage'a napisała: proszę nie uznać mnie za przemądrzałą. Uważam wszakże, iż w tych dziedzinach mogę zajść tak daleko, jak tylko zechcę I zastanawia mnie, czy kiedy ktoś wykazuje tak zdecydowany pociąg, a może powinnam wręcz powiedzieć pasję, jak ja do nich, to czy nie jest to zawsze w pewnym stopniu zasługą wrodzonego geniuszu? Babbage, jak się okazało, słusznie odrzucił prośbę Ady. Ich przyjaźń przetrwała dzięki temu do czasu, kiedy pojawiła się okazja do jeszcze ważniejszej współpracy, a Adzie i tak udało się znaleźć dla siebie wspaniałego nauczyciela matematyki. Cierpliwego dżentelmena Augustusa de Morgana, jednego z pionierów logiki symbolicznej i autora postulatu mówiącego, że równania algebraiczne mogą odnosić się do rzeczy, które nie są liczbami. To płynącą z tego założenia koncepcję, że relacje pomiędzy symbolami, np. a plus b równa się b plus a, mogą stanowić elementy składowe uniwersalnej logiki, Ada wykorzystała później w sposób, który odbił się echem w historii. Ada, wbrew opinii wielbicieli usiłujących wynieść ją na ołtarze, nie była genialną matematyczką. Miała jednak zapał do nauki. Zdołała pojąć większość podstawowych zagadnień rachunku różniczkowego i całkowego, a za sprawą swojej artystycznej wrażliwości lubiła sobie wizualizować krzywe i trajektorie opisywane przez równania. De Morgan zachęcał ją, by skupiła się na zasadach rozwiązywania równań. Ada jednak wolała omawiać koncepcje, które kryły się za nimi. Podobnie podchodziła do geometrii i często prosiła o wizualne przedstawianie zadań, na przykład kiedy chodziło o kształty powstające w wyniku podziału sfery przecinającymi się okręgami. Zdolność dostrzegania piękna matematyki jest darem, którego brakuje większości ludzi, także i tym, którzy uważają się za intelektualistów. Ada tymczasem rozumiała, że matematyka jest zachwycającym językiem, który opisuje harmonię wszechświata i bywa poetycki. Wysiłki Anabelli nie mogły więc zmienić tego, że jej córka wdała się w ojca i była obdarzona poetycką wrażliwością, że zarówno widziała w równaniach pociągnięcia pędzla odwzorowujący fizyczny przepych natury, jak i potrafiła zwizualizować sobie morze koloru ciemnego wina. Homer, Iliada, tłumaczenie Kazimiera Jerzewska, przypis tłumacza. Albo kobietę, która, gdy stąpa, piękna, jakże przypomina gwiaździste niebo bez śladu obłoku. Matematyka jednak przemawiała do niej jeszcze silniej niż poezja. Stanowiła doznanie duchowe. Była najskuteczniejszym z narzędzi pozwalających mizernemu ludzkiemu umysłowi pojąć sens dzieła Stwórcy, a także jedynym językiem zdolnym wyrazić najważniejsze prawa natury i pozwalającym opisać zmiany we wzajemnych stosunkach zachodzące między elementami wszechświata. Udział jednostek potrafiących angażować wyobraźnię do rozważań naukowych charakteryzował zarówno rewolucję przemysłową, jak i komputerową, której Ada miała stać się patronką. Jak wyznała Babbage'owi, uważała, że pod wieloma względami przerasta talentem ojca, który nie rozumiał związku pomiędzy poezją a analizą matematyczną. Nie wierzę, że ojciec był, czy w ogóle mógł się stać, poetą lepszym niż ja będę analitykiem, albowiem u mnie oba te aspekty są ze sobą nierozerwalnie związane, pisała. Ponowne zajęcie się matematyką pobudziło Adę do kreatywnego myślenia i zaowocowało, jak powiedziała matce, niebywałym rozwojem wyobraźni, tak potężnym, że nie mam ani krztyny wątpliwości, że jeśli będę kontynuowała naukę, w odpowiednim czasie zostanę poetą. Intrygowało ją samo zjawisko wyobraźni, szczególnie w odniesieniu do technologii. Czymże jest wyobraźnia? Pytała w eseju opublikowanym w 1841 roku. To zdolność spajania, łączenia rzeczy, faktów, pomysłów i koncepcji w nieskończoną liczbę nowych, oryginalnych, ciągle zmieniających się kombinacji. Jest tym, co pozwala wejrzeć do otaczających nas niewidzialnych światów, światów nauki. Ada już wówczas miała przeświadczenie, iż posiada wyjątkowe, wręcz nadprzyrodzone zdolności, które nazywała intuicyjnym postrzeganiem rzeczy ukrytych. Przekonanie o własnym geniuszu roznieciło w niej ambicje, jakich u zarania ery wiktoriańskiej raczej nie spotykało się u młodych matek z arystokratycznych rodzin. Uważam, że posiadam niepowtarzalny zestaw talentów idealnie dopasowanych, by zostać przede wszystkim odkrywcą ukrytych praw natury, wyjaśniła matce w liście wysłanym w 1841 roku. Jestem niczym wielka soczewka skupiająca promienie światła ze wszystkich zakątków wszechświata. W takim oto stanie umysłu znajdowała się, gdy postanowiła odnowić znajomość z Charlesem Babbage'em, na którego przyjęciach bywała 8 lat wcześniej. Maszyny Charlesa Babbage'a. Charles Babbage już od najmłodszych lat interesował się maszynami zdolnymi naśladować człowieka. Jako dziecko był regularnie zabierany przez matkę do hal wystawowych i muzeów rozmaitości, które w Londynie na początku XIX wieku wyrastały jak grzyby po deszczu. W jednym z takich miejsc, przy Hanover Square, właściciel o nader adekwatnym nazwisku Merlin zaprosił go do pracowni na strychu, gdzie przechowywał różne mechaniczne lalki, tak zwane automaty. Była tam m.in. srebrna figurka tancerki, wysoka na jakieś 30 centymetrów, która z gracją poruszała rękoma, a w dłoni trzymała ptaka machającego ogonem i skrzydłami oraz otwierającego dziób. Ta srebrna dama wyrażała uczucia i osobowość tak przekonująco, że uwiodła młodego Babbage'a. Miała spojrzenie pełne fantazji, wspominał. Lata później natknął się na nią na aukcji upadłościowej i kupił ją. Służyła potem za ciekawostkę do zabawiania gości podczas przyjęć, na których Babbage celebrował cuda techniki. Na Uniwersytecie Cambridge Babbage zaprzyjaźnił się z grupą naukowców, w tym z Johnem Herschelem i George'em Peacockiem, którzy, podobnie jak on, byli zawiedzeni sposobem nauczania matematyki. Wspólnie założyli Analytical Society, Stowarzyszenie Analityków, i rozpoczęli kampanię, której celem było przekonać uniwersytet do odejścia w rachunku różniczkowym od notacji Newtona opartej na kropkach. Newton był absolwentem Cambridge. Na rzecz notacji Leibnica, który do oznaczania nieskończenie małych przyrostów wartości zmiennych i funkcji wykorzystywał symbole dx i dy. Babbage, który bywał zgryźliwy, ale miał też poczucie humoru, zatytułował ich manifest The Principles of Pure Deism in Opposition to the Dot Age of the University. W wolnym tłumaczeniu fundamentalistyczny deizm jako sprzeciw wobec kropkodemencji uniwersytetu. Pewnego dnia Herschel natknął się w sali stowarzyszenia na Babbage'a poprawiającego pełną rozbieżności tabelę logarytmów. Widząc, że jego kolega nad czymś się zastanawia, spytał, o co chodzi. Boże, przecież tych obliczeń nie wykonała para, odparł Babbage. Herschel odrzekł, iż pomysł, by obliczać tablice logarytmiczne jakąś metodą mechaniczną, wydaje się całkiem wykonalny. W 1821 roku Babbage postanowił zająć się konstrukcją odpowiedniej maszyny. Próby konstruowania urządzeń liczących podejmowano na długo przed Babbage'em. W latach 40. XVII wieku francuski matematyk i filozof Blaise Pascal stworzył mechaniczny kalkulator, by ulżyć swojemu ojcu w nużącej pracy kontrolera podatkowego. Wykorzystywał on metalowe koła zębate z cyframi od 0 do 9 na obwodzie. Aby obliczyć sumę lub różnicę, wykręcało się wskaźnikiem cyfry na tarczach przypominających te w dawnych telefonach, a specjalny podzespół przenosił lub pożyczał jedynkę, kiedy zachodziła taka potrzeba. Wynalazek Pascala był pierwszym kalkulatorem, który został opatentowany i trafił do sprzedaży. 30 lat później słynny niemiecki matematyk i filozof Gottfried Leibniz poszedł o krok dalej i skonstruował maszynę liczącą, która umożliwiała również mnożenie i dzielenie. Działała ona w oparciu o napędzany korbką cylinder, który zazębiał się z kołami liczącymi. Leibniz niestety zderzył się z czymś, co miało być źródłem regularnych problemów również w erze cyfrowej. W odróżnieniu od Pascala, który był nie tylko teoretykiem, ale i wprawnym, wręcz genialnym inżynierem i mechanikiem, Leibniz dysponował ograniczonymi umiejętnościami technicznymi i nie miał w swoim otoczeniu ludzi, którzy mogliby mu pomóc. Dlatego też podzielił los wielu genialnych teoretyków, pozbawionych wsparcia partnera z umiejętnościami praktycznymi. Nie udało mu się skonstruować niezawodnie działającego egzemplarza swojego wynalazku. Mimo to kluczowy element jego kalkulatora, cylindryczna zębatka, zwana bębnem schodkowym albo kołem Leibnica, trafił do wielu późniejszych maszyn, również tych budowanych w czasach Babbage'a. Babbage znał urządzenia Pascala i Leibnica, ale jego celem było coś bardziej skomplikowanego. Zależało mu na opracowaniu mechanicznej metody obliczania logarytmów, sinusów, kosinusów i tangensów, co zamierzał osiągnąć, dostosowując do swoich potrzeb pomysł, na który w ostatnim dziesięcioleciu XVIII wieku wpadł francuski matematyk Gaspard de Prony. Dokładnie mówiąc, chciał posłużyć się metodą różnic dzielonych do obliczania z dużym przybliżeniem funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych. De Prony, którego zadaniem było przygotowywanie tablic logarytmicznych i trygonometrycznych, podzielił wszystkie potrzebne operacje na bardzo łatwe etapy polegające wyłącznie na dodawaniu lub odejmowaniu. Następnie przygotował proste instrukcje, na podstawie których zastępy robotników, znających jedynie podstawy matematyki, wykonywały określone działania i przekazywały wyniki kolegom odpowiedzialnym za kolejny etap. Innymi słowy, de Prony skorzystał z jednej z największych innowacji okresu rewolucji przemysłowej i stworzył linię produkcyjną. W praktyce niewiele różniła się ona od tej, której analizę przedstawił Adam Smith w swoim pamiętnym eseju o podziale pracy w fabryce szpilek. Po powrocie z Paryża, gdzie usłyszał o metodzie de Prony'ego, Babbage napisał: nagle wpadłem na pomysł, by zastosować tę samą metodę do ogromnej pracy, którą złożono na moje barki, i zacząć produkować logarytmy w taki sam sposób, w jaki produkuje się szpilki. Babbage był świadom, że nawet skomplikowane zadania matematyczne można rozłożyć na szereg pomniejszych operacji, które sprowadzają się do obliczania różnic skończonych poprzez zwykłe dodawanie i odejmowanie. Rozpatrzmy jako przykład sporządzenie tabeli kwadratów liczb całkowitych. 1 do kwadratu, 2 do kwadratu, 3 do kwadratu, 4 do kwadratu itd. Wypiszmy te potęgi w formie ciągu. 1, 4, 9, 16 i umieśćmy je w kolumnie. Nazwijmy ją A. Obok, w kolumnie B, wypiszmy różnicę pomiędzy kolejnymi elementami z kolumny A, w tym wypadku 3, 5, 7, 9. Teraz wystarczy jeszcze obliczyć różnicę pomiędzy elementami z kolumny B, czyli w naszym przypadku 2, 2, 2, 2 i zanotować je w kolumnie C. Tak rozłożony na operację proces można następnie odwrócić i przydzielić poszczególne zadania niewykwalifikowanym robotnikom. Pierwszy zajmowałby się dodawaniem liczby 2 do ostatniej liczby z kolumny B. Swój wynik przekazywałby następnej osobie, która dodawałaby go do ostatniej liczby z kolumny A, generując w ten sposób nowy element ciągu kwadratów. Babbage opracował sposób mechanizacji tego procesu i nazwał swój wynalazek maszyną różnicową. Było to urządzenie cyfrowe, pozwalające wyliczać wartości funkcji wielomianowych i przybliżone rozwiązania równań różniczkowych. Jak działała maszyna Babbage'a? Posiadała szereg pionowych wałków z dyskami, którymi wybierało się pożądaną cyfrę. Dyski łączyły się z kołami zębatymi, które obracały się, dodając albo odejmując ustawioną cyfrę od cyfry na dysku na sąsiednim wałku. Urządzenie było nawet wyposażone w wałek do zapamiętywania wyników pośrednich. Najtrudniejsze z technicznego punktu widzenia były operacje przenoszenia i pożyczania, które wykonujemy na papierze, obliczając na przykład 36 plus 19 albo 42 minus 17. Kierując się pomysłami z urządzeń Pascala, Babbage wynalazł kilka genialnych rozwiązań, dzięki którym jego układ przekładni i wałków mógł wykonać wszystkie potrzebne obliczenia. Maszyna Babbage'a była prawdziwym cudem, przynajmniej na papierze. Babbage'owi udało się nawet wymyślić sposób by przygotować za jej pomocą tablicę wszystkich liczb pierwszych mniejszych niż 10 milionów. Rząd brytyjski początkowo też był pod wrażeniem. W 1823 roku przekazał Babbage'owi 1700 funtów na rozpoczęcie prac, a w sumie na przestrzeni 10 lat, przez które Babbage usiłował zbudować swoje urządzenie, utopił w nim ponad 17 tysięcy funtów, co stanowiło równowartość nieco ponad 2 okrętów wojennych. Projekt Babbage'a napotkał niestety 2 zasadnicze przeszkody. Po pierwsze, Babbage'owi i zatrudnionemu przez niego inżynierowi brakowało umiejętności potrzebnych, by doprowadzić budowę do końca. Po drugie, Babbage zaczął marzyć o czymś nowym, jeszcze lepszym. W 1834 roku w głowie Babbage'a zrodził się pomysł, by zbudować komputer ogólnego przeznaczenia, który mógłby wykonywać najróżniejsze operacje w zależności od tego, jak zostanie zaprogramowany. Komputer taki miał mieć zdolność przełączania się między zadaniami, teoretycznie nawet samodzielnego, w oparciu o cząstkowe wyniki, czyli modyfikowania swojego schematu działania, jak określił to Babbage. Babbage ochrzcił proponowane urządzenie mianem maszyny analitycznej. Niestety wpadł na ten pomysł 100 lat za wcześnie. Maszyna analityczna była tworem tego, co Ada Lovelace nazwała w swoim eseju wyobraźni zdolnością scalania. Babbage posłużył się tą samą sztuczką, co wielu innych wspaniałych innowatorów i połączył w całość szereg nowatorskich pomysłów z innych dziedzin. Przykładowo, pierwotnie chciał kontrolować obroty walców za pomocą metalowego bębna nabitego bolcami. Potem jednak zapoznał się, podobnie jak Ada, z krosnem mechanicznym, które zrewolucjonizowało branżę tekstylną, wynalezionym w 1801 roku przez Francuza Josepha Marie Jacquarda. Krosna wytwarzają tkaniny o określonych splotach, unosząc za pomocą haczyków wybrane nici osnowy, wzdłużne, i przepuszczając przez powstały przesmyk nić wątku, poprzeczną. Jacquard wynalazł metodę sterowania tym procesem za pomocą dziurkowanych kart. Otwory określały, które z haczyków i czułenek uruchomią się podczas każdego cyklu, co pozwoliło zautomatyzować wytwarzanie misternych splotów. Każdemu przerzuceniu czułenka odpowiadała osobna karta. 30 czerwca 1836 roku Babbage wpisał do jednego ze swoich bazgrolników, w których notował różne przemyślenia, słowa, które później uznano za jeden z kamieni milowych w prehistorii komputerów. Krosno Jacquarda jako potencjalny zamiennik bębnów sterujących. Wykorzystując karty zamiast bębnów, Babbage mógł zapewnić swojemu urządzeniu możliwość przyjmowania nieskończonej liczby instrukcji. Co więcej, kalkulator taki pozwalałby użytkownikowi swobodnie manipulować sekwencją zadań, co też było krokiem w kierunku wszechstronnej, reprogramowalnej maszyny ogólnego przeznaczenia. Babbage nabył portret Jacquarda i zaczął go pokazywać na swoich przyjęciach. Portret ów przedstawiał wynalazcę w fotelu, opierającego dłoń z cyrklem na pliku prostokątnych kart perforowanych. Na drugim planie widniało krosno. Babbage zabawiał gości, pytając, w jakiej technice ich zdaniem wykonano rzeczony obraz. Większość uważała, że jest to doskonałej jakości grawerunek. Dopiero po wysłuchaniu ich odpowiedzi wyjawiał, że w rzeczywistości jest to jedwabny gobelin, misternie utkany z 24 000 rzędów nici, przy użyciu 24 000 kart dziurkowanych. Kiedy książę Albert, mąż królowej Wiktorii, przybył na jedno z przyjęć Babbage'a, zapytał go, dlaczego tak bardzo podoba mu się ten gobelin. Babbage odparł. Nadzwyczaj ułatwi mi wyjaśnianie natury mojego urządzenia liczącego, które nazwałem maszyną analityczną. Mało kto jednak dostrzegł piękno pomysłu Babbage'a, a rząd brytyjski nie zamierzał sponsorować budowy kolejnej maszyny tego typu. Babbage robił wszystko, co mógł, by dotrzeć ze swoim pomysłem do ludzi, ale prawie niczego nie wskórał. Nie przebił się ani w prasie popularnej, ani w czasopismach naukowych. Udało mu się jednak znaleźć jedną osobę, która w niego uwierzyła. Ada Lovelace uważała maszynę obliczeniową ogólnego przeznaczenia za doskonały pomysł. Co więcej, dostrzegała, że urządzenie to potencjalnie mogłoby przetwarzać nie tylko liczby, ale wszelkie symbole, na przykład te stosowane w notacji muzycznej i w innych sztukach. i w związku z tym byłoby czymś naprawdę niesamowitym. Ada uważała maszynę Babbage'a za bardzo poetycką i chcąc, by dostrzegli to inni, postanowiła coś zrobić. Zasypała więc Babbage'a listami o treści, która, zważywszy na to, że Ada była od niego 24 lata młodsza, miejscami ocierała się o bezczelną. W jednym z nich opisała swoje rozważania na temat samotnika. Gry rozgrywanej 26 kulkami, której celem jest zbijanie kulek poprzez przeskakiwanie ich, jak w warcabach, aż na planszy zostanie tylko jedna. Samą grę opanowała w stopniu doskonałym, ale usiłowała wyprowadzić wzór matematyczny, na którym opiera się rozgrywka i który można by zapisać językiem symbolicznym. Na koniec dodała: czy mój wywód przerasta pańską wyobraźnię? Nie wydaje mi się. Celem Ady było nawiązać współpracę z Babbage'em, zostać kimś w rodzaju jego agentki i pomóc mu w zdobyciu wsparcia przy budowie maszyny analitycznej. Bardzo mi zależy, żeby z panem porozmawiać, pisała na początku 1841 roku. Podpowiem o czym. Wydaje mi się prawdopodobne, że w przyszłości być może będzie pan chciał skorzystać z mojej głowy w służbie pewnych swoich celów bądź planów. Chcę więc, żeby pan wiedział, że gdybym kiedykolwiek była godna albo zdolna przydać się panu, moja głowa będzie do pańskiej dyspozycji. Rok później nadarzyła się idealna okazja do współpracy. Uwagi Lady Lovelace. W nadziei, że pomoże mu to wywołać zainteresowanie maszyną analityczną, Babbage przyjął zaproszenie Kongresu Naukowców Włoskich i wystąpił z wykładem w Turynie. Jedną z osób, które starannie ów wykład notowały, był młody inżynier wojskowy kapitan Luigi Menabrea, późniejszy premier Włoch. W październiku 1842 roku Menabrea wydał przygotowany z pomocą Babbage'a szczegółowy opis maszyny w języku francuskim. Jeden z przyjaciół Ady podsunął jej pomysł, by przełożyła dzieło Menabrei i opublikowała tłumaczenie w czasopiśmie naukowym Scientific Memoirs. Pozwoliłoby jej to przysłużyć się Babbage'owi i zademonstrować swój talent. Mając gotowy przekład w ręku, poinformowała Babbage'a, który się ucieszył, ale i nieco zdziwił. Zapytałem, dlaczego, skoro dysponowała tak dogłębną wiedzą na ten temat, nie napisała własnego artykułu. Wyjaśniał potem Babbage. Okazało się, że nie przyszło jej to do głowy. W tamtych czasach raczej nie zdarzało się, by kobiety publikowały artykuły naukowe. Babbage zasugerował Adzie, by wzbogaciła memuar Menabrei o swoje spostrzeżenia. Pomysł ten wywołał u niej nie lada entuzjazm. Ustęp uwagi od tłumacza, który przygotowała, w ostatecznej wersji liczył 19 136 słów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż pierwotny tekst. Uwagi Ady podpisane A.A.L. Augusta Ada Lovelace zrobiły większe wrażenie niż sam artykuł, a ona sama stała się dzięki nim jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci w historii komputerów. Ada spędziła lato 1843 roku pracując nad uwagami w swojej wiejskiej posiadłości w Surrey i bardzo aktywnie korespondując z Babbage'em. Jesienią wróciła do domu w Londynie, co pozwoliło jej spotykać się ze słynnym matematykiem twarzą w twarz. Dziś w kręgach akademickich toczy się niszowa, ale zawzięta i ważna z punktu historycznej roli kobiet debata w kwestii tego, które z nich było autorem większości pomysłów przedstawionych w uwagach Ady. Babbage w swoich pamiętnikach przypisuje większość zasług Adzie. Omówiliśmy różne ilustracje warte wprowadzenia do tekstu. Wysunąłem kilka propozycji, ale za wybór odpowiadała wyłącznie ona. Spod jej ręki wyszła też większość wywodów algebraicznych, poza, rzecz jasna, tym związanym z liczbami Bernoulliego. Zaproponowałem, że przygotuję go sam, by oszczędzić Lady Lovelace kłopotu. Pierwszą jego wersję odesłała mi z prośbą o wprowadzenie poprawek, zwróciwszy uwagę na poważny błąd, który popełniłem w toku obliczeń. Ada omówiła w swoich uwagach 4 kwestie, które 100 lat później, kiedy wreszcie powstał pierwszy komputer z prawdziwego zdarzenia, okazały się historycznie znaczące. Pierwszą z nich była koncepcja maszyny ogólnego przeznaczenia, czyli wykonującej nie jedno zadanie, do którego została stworzona, ale dającej się programować i przeprogramowywać do wykonywania zadań o nieograniczonej różnorodności. Ada, mówiąc krótko, wyobraziła sobie nowoczesny komputer. Koncepcja ta była głównym wątkiem uwagi A, która podkreślała różnicę pomiędzy wcześniejszą maszyną różnicową Babbage'a a jego proponowaną maszyną analityczną. Maszyna różnicowa została skonstruowana w celu obliczania całki konkretnej funkcji. Delta do potęgi 7 u z indeksem x równa się 0. Wyjaśniła, tłumacząc w ten sposób, że przeznaczeniem maszyny było przygotowywanie tablic nawigacyjnych. W przeciwieństwie do niej maszyna analityczna nie jest przystosowana do obliczania wartości ledwie jednej funkcji, lecz do opracowywania i przeliczania funkcji zupełnie dowolnej. Babbage osiągnął to, jak pisała Ada, poprzez wprowadzenie techniki opracowanej przez Jacquarda w celu sterowania za pośrednictwem kart dziurkowanych produkcją wzorzystych tkanin o niebywale skomplikowanych splotach. Ada rozumiała, jak wielki był to przełom, nawet lepiej niż sam Babbage. Maszyna analityczna mogła w teorii być komputerem tego samego rodzaju, jaki dziś wydaje się nam oczywisty, przeznaczonym nie do wykonywania konkretnego zadania arytmetycznego, lecz do dowolnej pracy. Jak wyjaśniła, z chwilą pojawienia się pomysłu wykorzystania kart przekroczone zostały granice arytmetyki. Maszyna analityczna ma niewiele wspólnego ze zwykłymi maszynami liczącymi. Należy do zupełnie odrębnej kategorii. Skutkiem umożliwienia mechanizmowi spajania uogólnionych symboli w ciągi o nieograniczonej różnorodności i długości dokonała się unifikacja świata operacji materialnych i abstrakcyjnych procesów myślowych. Zdania te mają dość męczący styl, ale warto przeczytać je uważnie, bo opisują esencję dzisiejszych komputerów. Aby dodać swojej koncepcji wigoru, Ada posłużyła się poetyckimi ozdobnikami. Maszyna analityczna tka algebraiczne wzory w ten sam sposób, co krosno Jacquarda, kwiaty i liście, napisała. Babbage był zachwycony uwagą A i nie wprowadził ani jednej zmiany. Błagam, niech pani nic nie zmienia, napisał. Drugi, godny uwagi pomysł Ady stanowił logiczną kontynuację wątku maszyny ogólnego przeznaczenia. Ada zdawała sobie sprawę, że operacje takiego urządzenia nie muszą dotyczyć tylko matematyki i liczb. Czerpiąc z koncepcji De Morgana, który skonstruował na bazie algebry formalny system logiki, podkreśliła, że urządzenie pokroju maszyny analitycznej teoretycznie mogłoby wykonywać operacje przechowywania, manipulacji, przetwarzania i modyfikacji na wszystkim, co da się wyrazić symbolicznie – słowach, zdaniach logicznych, muzyce itd. By wyjaśnić tę koncepcję, Ada najpierw starannie zdefiniowała pojęcie operacji komputerowej. Byłoby wskazane, by wyjaśnić, że używając słowa operacja mamy na myśli dowolny proces, który zmienia wzajemne zależności pomiędzy dwiema lub więcej rzeczami, przy czym zależności te mogą być zupełnie dowolnej natury. Operacja komputerowa mogła więc zmienić zależność pomiędzy dowolnymi, powiązanymi logicznie symbolami. Proces taki może oddziaływać na rzeczy niebędące liczbami, tak długo jak obiekty, o których mowa, łączą zasadnicze relacje dające się wyrazić abstrakcyjnym językiem operacji. Maszyna analityczna mogła, teoretycznie, wykonywać operacje nawet na notacji muzycznej. Zakładając na przykład, że fundamentalne relacje pomiędzy dźwiękami tonalnymi, którymi zajmują się badacze zjawiska harmonii i kompozytorzy muzyki, dałyby się wyrazić i obrabiać w języku maszyny, byłaby ona zdolna komponować misterne, naukowe utwory muzyczne o dowolnym stopniu złożoności. Dla Ady taki misterny, naukowy utwór skomponowany przez maszynę byłby ideałem poetyckiej nauki. Jej ojciec z kolei zapewne wzdrygnąłby się z obrzydzenia. Możliwość, którą dostrzegła Ada, stanowi trzon rewolucji cyfrowej. Wszelkie treści, dane i informacje, od liczb, symboli i tekstu po muzykę, dźwięki i filmy, rzeczywiście można wyrazić w formie cyfrowej i przetwarzać za pomocą maszyn. Nawet Babbage dostrzegał to tylko częściowo i poświęcał większość uwagi liczbom. Ada tymczasem rozumiała, że cyfry na zębatkach urządzenia nie muszą wcale oznaczać wielkości matematycznych, co pozwoliło jej wyobrazić sobie maszyny, które zamiast być zwykłymi kalkulatorami, byłyby tym, co dziś nazywamy komputerami. Zdaniem Dorona Swaida, historyka komputeryzacji specjalizującego się w maszynach Babbage'a, konceptualizacja komputera jest jednym z historycznie najważniejszych osiągnięć Ady. Jak mówi, jeśli przeczesać historię w poszukiwaniu tej zmiany w sposobie myślenia, okaże się, że jest ona jednoznacznie wyłuszczona w artykule Ady z 1843 roku. Trzecim wkładem Ady było szczegółowe rozpracowanie zasad projektowania tego, co dziś nazywamy algorytmami albo programami komputerowymi. Za przykład, który zamieściła w ostatniej z uwag oznaczonej literą G, posłużył jej program do obliczania liczb Bernoulliego, wyjątkowo złożonego, nieskończonego ciągu, który pod różnymi postaciami odgrywa ważną rolę w teorii liczb. Liczby te, nazwane na cześć XVII-wiecznego szwajcarskiego matematyka Jacoba Bernoulliego, który zajmował się sumami potęg kolejnych liczb całkowitych, odgrywają ciekawą rolę w teorii liczb, analizie matematycznej i topologii różniczkowej. Aby zademonstrować sposób, w jaki komputer Babbage'a miałby generować liczby Bernoulliego, Ada opisała wymaganą sekwencję operacji i przygotowała tabelę ilustrującą, jak zaprogramować maszynę do wykonania każdego kroku. Przy okazji przyczyniła się do rozwoju dwóch koncepcji – podprogramów, ciągów instrukcji służących konkretnym celom, jak obliczanie kosinusa albo procentu składanego, do których można się w każdej chwili odwołać z poziomu większego programu, i pętli rekurencyjnych, ciągów instrukcji, które samoczynnie się powtarzają. W przykładzie Ady kalkulacje na wielomianach za pomocą metod różnicowych wykonywał podprogram, co wymagało wielopoziomowej struktury z zagnieżdżoną pętlą o zmiennej liczbie powtórzeń. Wszystko to było możliwe dzięki sterowaniu kartami perforowanymi. Obliczenie dowolnej liczby Bernoulliego wymagało użycia 75 kart, po czym, jak wyjaśniała Ada, proces nabierał charakteru iteracyjnego, bo każda nowa liczba stanowiła punkt wyjściowy do generacji kolejnej. Użytkownik natychmiast dostrzeże, że te same 75 kart można powtórzyć w celu skalkulowania każdej następnej liczby, napisała. Ada widziała oczyma wyobraźni bibliotekę często używanych podprogramów, czyli coś, co 100 lat później pomogły stworzyć jej intelektualne spadkobierczynie Grace Hopper z Harvardu i Kay McNulty oraz Jean Jennings z Uniwersytetu Pensylwanii. Dodatkowo dzięki możliwości przeskakiwania w przód i w tył po sekwencji instrukcji w oparciu o pośrednie wyniki, maszyna Babbage'a położyła podwaliny pod rozgałęzianie warunkowe, czyli technikę polegającą na wyborze ścieżki instrukcji na podstawie tego, czy zostaną spełnione konkretne warunki. Babbage pomógł Adzie obliczyć liczby Bernoulliego, ale w jej listach do niego widać, że sama też z zapałem oddawała się tematowi. Zawzięcie sprawdzam każdą możliwą metodę wyprowadzania liczb Bernoulliego, pisała w lipcu, ledwie kilka tygodni przed terminem, w którym tłumaczenie wraz z uwagami miało trafić do drukarni. Bardzo mnie konsternuje, że wpędziłam się z tymi liczbami w takie bagno, iż niemożliwością jest, bym skończyła to dzisiaj. Mam w głowie uroczy mętlik. Kiedy dysponowała już odpowiednim algorytmem, dodała coś niemal zupełnie od siebie. Tablicę i diagram przedstawiające krok po kroku, jak wprowadzić go do komputera. Była to numerowana lista instrukcji opatrzonych komentarzem, opisująca m.in. rejestry docelowe i operacje. Innymi słowy, coś, co rozpoznałby na pierwszy rzut oka każdy dzisiejszy programista C++. Pracowałem nieprzerwanie cały dzień, ze wspaniałym skutkiem, napisała Ada do Babbage'a. Absolutnie zachwycisz się tablicą i diagramem. zostały przygotowane z niebywałą starannością. Z listów jasno wynika, że Ada przygotowała tablicę sama. Jedynej pomocy udzielił jej mąż, który co prawda nie rozumiał wykorzystanej matematyki, ale wiernie i cierpliwie nanosił tusz na to, co Ada zdążyła napisać ołówkiem. Lord L. zechciał mi pomóc i właśnie poprawia to wszystko tuszem, pisała do Babbage'a. Nie miałam siły robić tego inaczej jak ołówkiem. To głównie za ten diagram, który towarzyszył opisowi złożonego procesu generacji liczb Bernoulliego, miłośnicy Ady przypisują jej miano pierwszego na świecie programisty komputerowego. Jest to lekka przesada. Do czasu, kiedy pojawił się artykuł Ady, Babbage zdążył wymyślić ponad 20 procesów, które mogłaby wykonać jego maszyna. Żaden z jego pomysłów nie ukazał się jednak drukiem, a z racji tego, że były czysto teoretyczne, próżno szukać w nich wyjaśnień, jakie konkretnie ciągi operacji Babbage miał na myśli. Należałoby więc powiedzieć, że algorytm do obliczania liczb Bernoulliego w połączeniu ze szczegółowymi wytycznymi, jak wykonać go na maszynie, był pierwszym opublikowanym programem komputerowym, a inicjały, którymi był podpisany, należały do Ady Lovelace. Ada poruszyła w swoich uwagach jeszcze jedną znaczącą kwestię. Nawiązała za jej pośrednictwem do historii o Frankensteinie, którą Mary Shelley pochwaliła się podczas owego pamiętnego weekendu opowiadań grozy z Byronem. Chodzi o pytanie, które do dziś stanowi jeden z najbardziej fascynujących metafizycznych tematów związanych z komputerami. Czy maszyny potrafią myśleć? Czy sztuczna inteligencja jest możliwa? Ada była zdania, że nie. Twierdziła, że maszyna, taka jak Babbage'a, była zdolna wykonywać zadane instrukcje, ale wpadać na własne pomysły albo działać w samodzielnie określonym celu już nie. Maszyna analityczna nie ma jakichkolwiek aspiracji twórczych, napisała w uwagach. Może robić to, co umiemy jej nakazać. Potrafi działać na podstawie relacji i prawd płynących z analizy, jednak nie jest zdolna ich przewidzieć. 100 lat później jeden z pionierów komputeryzacji, Alan Turing, ochrzcił ten pogląd zarzutem Lady Lovelace. Adzie zależało, by jej dzieło uznano za poważną pracę naukową, a nie wyraz publicznego poparcia dla Babbage'a. Dlatego już we wstępie do uwag zawarła oświadczenie, że nie zamierza dzielić się opinią na temat niechęci rządu do dalszego finansowania prac jej mentora. Babbage'owi nie spodobało się to. Własnoręcznie napisał antyrządową tyradę i zażądał od Ady, by dołączyła ją do uwag, nie podpisując jej swoim nazwiskiem, co miało sugerować, że jest to jej opinia. Ada odmówiła. Nie chciała narażać swojej reputacji. Babbage, nie informując Ady, wysłał więc swój załącznik bezpośrednio do wydawców Scientific Memoirs. Redaktorzy uznali, że powinien się on ukazać jako osobny artykuł, a Babbage'owi zasugerowali, by postąpił po męsku i podpisał się pod nim. Babbage potrafił być czarujący, kiedy mu zależało, ale jak większość innowatorów bywał też zgryźliwy, krnąbrny i uparty jak osioł. Rozsierdzony odpowiedzią redakcji napisał do Ady, iż życzy sobie, by wycofała swoją pracę. Na to z kolei ona wpadła w furię. Odpisała, posługując się formą grzecznościową, zarezerwowaną zwykle dla dobrych znajomych płci męskiej. Babbage, mój drogi, odstąpienie od publikacji tłumaczenia i uwag teraz byłoby hańbiące i niemożliwe do usprawiedliwienia. Na koniec dodała, zapewniam, że wciąż darzę cię przyjaźnią, ale nie mogę i nigdy nie będę wspierać cię w działaniach powodowanych poglądami, które moim zdaniem są nie tylko błędne, ale wręcz samobójcze. Babbage w końcu się poddał i przystał na publikację swojego artykułu osobno w innym czasopiśmie. Tego samego dnia Ada pożaliła się matce. Znosiłam od pewnego czasu zupełnie niezrozumiałe i niepokojące prześladowania ze strony pana Babbage'a. Przykro mi, ale doszłam do wniosku, że jest on jedną z najbardziej nieznośnych, egoistycznych i pozbawionych samokontroli osób, z jakimi miałam do czynienia. Oznajmiłam mu niezwłocznie, że żadną siłą nie przekona mnie, bym wspierała go w kłótniach, które prowadzi, ani bym reprezentowała go w jakiejkolwiek sprawie. był wściekły. Ja zaś równie mocno niewzruszona. Kulminacją dysputy z Babbage'em był napisany w przypływie furii kuriozalny 16-stronicowy list, barwnie ukazujący wszystkie wahania nastroju, urojenia i pasje, które targały jego autorką. Ada to uwodzi i chwali, to gromi i poniża Babbage'a. W jednym miejscu kontrastuje swoje i jego źródło motywacji, pisząc: moją główną zasadą, której kategorycznie się trzymam, jest stawiać prawdę i Boga ponad sławę i splendor. Twoją jest kochać prawdę i Boga, ale nie tak bardzo jak sławę, splendor i zaszczyty. W innym akapicie deklaruje, że choć właściwie jest na sławę skazana, to oczekuje, iż będzie ona wzniosłej natury. Pragnę przyłożyć się z moimi talentami do zgłębiania i interpretowania dzieła i praw Wszechmogącego. Uznałabym za nie lada zaszczyt, gdyby udało mi się stać jednym z jego najznamienitszych proroków. Zaprezentowawszy swoje poglądy, Ada zaproponowała Babbage'owi, by zostali wspólnikami w interesach i w polityce. Jej plan zakładał, że wykorzysta znajomości i umiejętność przekonującego pisania, by pomóc mu zbudować maszynę analityczną, w zamian za całkowitą kontrolę nad jego decyzjami w interesach. Daję ci pierwszeństwo skorzystania z moich usług i intelektu, napisała. Nie odrzucaj tej oferty lekką ręką. Ta część listu brzmi trochę jak lista warunków podstawowych firmy Venture Capital albo Intercyza. Zobowiążesz się w pełni polegać na mojej ocenie albo ocenie osób, które zechcesz teraz wskazać jako rozjemców na wypadek, gdybyśmy nie mogli dojść do porozumienia we wszelkich sprawach natury praktycznej, oświadczyła. W zamian obiecywała, że w ciągu roku, może dwóch, przedstawi konkretne, uczciwe propozycje od ludzi zainteresowanych budową maszyny. List ten był czymś zaskakującym, gdyby nie to, że bardzo przypomina wiele wcześniejszych napisanych przez Adę. Stanowi dobry przykład tego, że czasami ulegała swoim wybujałym ambicjom. Mimo to Ada zasługuje na szacunek jako osoba, która wzniosła się ponad oczekiwania wynikające z jej pochodzenia i płci, stawiła czoła rujnującemu rodzinę szaleństwu i oddała się sumiennej pracy nad złożonymi zagadnieniami matematycznymi, które zniechęciłyby bądź okazały się niemożliwe do przeprowadzenia dla większości z nas. Już liczby Bernoulliego to dla wielu bariera nie do pokonania. Co więcej, Ada dokonała swoich imponujących wyczynów matematycznych i twórczych spostrzeżeń akurat w okresie przejść z Medorą Lee i nękana chorobą, przez którą nabawiła się uzależnienia od opiatów i jeszcze silniejszych wahań nastroju. Jak wyjaśniła w zakończeniu listu do Babbage'a: gdybyś wiedział, mój drogi przyjacielu, jakich doświadczyłam smutków i okropieństw, o których naturalną koleją rzeczy nie masz pojęcia, przyznałbyś, iż moim uczuciom należy się tu pewne zrozumienie. Na koniec, po krótkiej dygresji w celu omówienia drobnej kwestii związanej ze stosowaniem metody różnic skończonych do obliczania liczb Bernoulliego, Ada przeprosiła, że list jest niestety pomazany i nieco żałośnie zapytała: ciekawi mnie, czy zdecydujesz się nadal korzystać z usług swojej szalonej czarodziejki. Ada była przekonana, że Babbage przyjmie propozycję prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia. On jest doskonale świadom, co zyskuje, mając do dyspozycji moje pióro. Zakładam więc, że się ugnie. Postawiłam jednak bardzo twarde warunki, pisała do matki. Jeśli zgodzi się na to, co proponuję, będę miała dość władzy, by utrudnić mu ściąganie sobie problemów na głowę i doprowadzić do końca projekt maszyny. Babbage uznał jednak, że rozsądniej będzie odmówić. Udał się z wizytą do Ady i nie zgodził się na żaden z warunków. Choć zakończyło to ich współpracę na gruncie naukowym, pozostali dobrymi znajomymi. Tydzień później Lady Lovelace napisała do matki: wydaje mi się, że przyjaźnimy się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Babbage z kolei przysłał jej miły list, w którym nazwał ją zaklinaczką liczb i moją drogą i wielce szanowaną tłumaczką oraz zgodził się w następnym miesiącu przyjechać z wizytą do jej wiejskiej posiadłości. W miesiącu tym, wrześniu 1843 roku, przekład z komentarzem Ady nareszcie ukazał się w Scientific Memoirs. Przez pewien czas Ada napawała się uznaniem znajomych i nadzieją, że podobnie jak jej mentorka Mary Somerville zostanie potraktowana poważnie w kręgach naukowych i literackich. Publikacja artykułu sprawiła, że nareszcie poczuła się jak osoba pracująca zawodowo. Do swojego prawnika napisała: naprawdę jestem teraz równie związana z konkretnym zawodem, co pan. Radość nie trwała długo. Babbage nie dostał więcej pieniędzy na swoje maszyny i zmarł prawie bez grosza, nie zbudowawszy żadnej z nich. Jeśli zaś chodzi o Lady Lovelace, to nie tylko nigdy nie wydała kolejnej pracy naukowej, ale ogólnie rzecz biorąc, wiodło jej się coraz gorzej. Uzależniła się od hazardu i opiatów, a do tego wdała się w romans ze swoim partnerem do gier hazardowych, który ją zaszantażował i zmusił do sprzedaży klejnotów rodzinnych. Ostatni rok życia spędziła, walcząc z niebywale bolesnym rakiem macicy, któremu towarzyszyło nieustanne krwawienie. Zmarła w 1852 roku i zgodnie z jednym z ostatnich życzeń została pochowana na wsi obok ojca poety, którego nigdy nie znała. Tak jak on, dożyła 36 lat. U podstaw rewolucji przemysłowej leżały dwie wspaniałe koncepcje, obie genialne w swojej prostocie. Najpierw innowatorzy wymyślili, jak uprościć złożone przedsięwzięcia, rozkładając je na prostsze zadania, które można było przenieść na linie produkcyjne. Następnie, w pierwszej kolejności, w przemyśle włókienniczym, wynalazcy zaczęli się zastanawiać, jak zmechanizować wykonywanie tych prostych zadań i powierzyć je urządzeniom w większości napędzanym parą. Babbage z kolei, czerpiąc z pomysłów Pascala i Leibnica, poszukiwał sposobu, by zaadoptować dobrodziejstwa rewolucji przemysłowej do produkcji obliczeń. W rezultacie stworzył mechanicznego przodka dzisiejszych komputerów. Jego największym osiągnięciem intelektualnym było zdanie sobie sprawy, że taka maszyna nie musiała wykonywać konkretnego procesu, bo można było skonstruować ją tak, by dawała się dowolnie programować za pomocą kart perforowanych. Ada dostrzegła piękno i znaczenie tej urzekającej koncepcji, a nawet poszła o krok dalej i opisała jeszcze bardziej fascynującą możliwość. Maszyna, którą wyobraził sobie Babbage, mogłaby przetwarzać nie tylko liczby, ale wszystko, co dało się wyrazić za pomocą symboli. Ada od wielu lat celebruje się jako ikonę feminizmu i pionierkę informatyki. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych na przykład jej imieniem nazwał swój obiektywny język programowania wysokiego poziomu. Są jednak również tacy, którzy z niej drwią, twierdząc, że była roztrzepana, żyła urojeniami i co najwyżej nieznacznie tylko pomogła Babbage'owi w pisaniu artykułu podpisanego jej inicjałami. W uwagach w odniesieniu do maszyny analitycznej napisała coś, co równie dobrze można odnieść do jej różnie ocenianej reputacji. Podejmując dowolny nowy temat, ma się często początkowo skłonność, by przeceniać to, co już wcześniej uważało się za interesujące bądź niezwykłe, a jednocześnie, na skutek niejako naturalnego odruchu, nie doceniać faktycznego stanu rzeczy. W rzeczywistości wkład Ady w koncepcję komputerów i programowania był doniosły i inspirujący. Wyraźniej niż Babbage, czy ktokolwiek inny z żyjących w jej czasach, dostrzegła przyszłość, w której maszyny staną się partnerami ludzkiej wyobraźni i będą przy jej udziale prząść tkaniny tak piękne, jak te z Krosna Jacquarda. Jej zachwyt poetycką nauką zaowocował fascynacją projektem maszyny liczącej, odrzuconej przez ówczesny akademicki establishment i zwróceniem uwagi, że moc obliczeniowa takiego urządzenia może być zastosowana do przetwarzania dowolnej formy informacji. W ten oto sposób Ada, hrabina Lovelace, pomogła zasiać ziarna ery cyfrowej, której rozkwit miało miejsce 100 lat później. Rozdział 2. Komputer. Niektóre przełomy są kwestią zbiegu okoliczności. Pojawienia się innowacyjnego pomysłu równolegle z technologią potrzebną do jego realizacji. Nie szukając daleko, prezydent Kennedy zaproponował, by wysłać człowieka na Księżyc akurat wtedy, gdy rozwój układów scalonych osiągnął etap pozwalający umieścić w dziobie rakiety komputerowy system sterowania. Czasami jednak pomysły trafiają na jałowy grunt. Charles Babbage już w 1837 roku opublikował artykuł opisujący zaawansowany komputer, ale musiało minąć 100 lat, zanim ludzkość dokonała dziesiątków skoków technologicznych potrzebnych, by go zbudować. Dziś niektóre z nich mogą wydawać się trywialne, ale warto pamiętać, że rozwój nie przebiega wyłącznie drogą rewolucji. Równie ważne są setki małych kroków, takich na przykład jak udoskonalenie kart perforowanych. Tych samych, które Babbage podpatrzył w krośnie Jacquarda i chciał wykorzystać w swojej maszynie analitycznej. Przełom w kartach zaszedł dopiero, kiedy niejaki Herman Hollerith, pracownik United States Census Bureau, Biura do Spraw Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych, uznał za żenujące, że ręczna tabelaryzacja danych ze spisu powszechnego wykonanego w 1880 roku zajęła 8 lat i postanowił sprawić, że wyniki spisu zaplanowanego na 1890 rok zostaną zliczone automatycznie. Wzorując się na technice stosowanej przez konduktorów kolejowych, którzy odnotowywali cechy charakterystyczne pasażera, płeć, wzrost, wiek, kolor włosów, dziurkując bilet w ustalonych miejscach, Hollerith opracował karty perforowane o 12 wierszach i 24 kolumnach, które umożliwiały rejestrację najważniejszych informacji o każdej osobie objętej spisem. Karty takie wsuwało się następnie do czytnika złożonego z matrycy łączników rdęciowych i sprężynowych styków, które zamykały obwód elektryczny tam, gdzie znajdowały się otwory. Maszyna licząco-analityczna Holleritha mogła nie tylko sumować wyniki w poszczególnych kategoriach, ale i podawać liczbę osób należących do kilku kategorii jednocześnie. Na przykład żonatych mężczyzn albo kobiet urodzonych poza granicami kraju. Pozwoliło to podsumować spis powszechny z 1890 roku w 6 lat zamiast 8. Był to pierwszy raz, kiedy do przetwarzania informacji wykorzystano obwody elektryczne. Hollerith założył następnie firmę, która po szeregu fuzji i przejęć w 1924 roku przyjęła nazwę International Business Machines Corporation, w skrócie IBM. Innowacje można więc postrzegać jako nagromadzenie setek drobnych usprawnień, na przykład czytników kart i maszyn zliczających. Spojrzenie to faworyzuje firmy takie jak IBM, których specjalnością jest zarządzanie zespołami inżynierów dokonujących nieznacznych postępów każdego dnia. W pewnym sensie przedsiębiorstwa te mają rację, bo wiele najważniejszych technologii naszej epoki jest wynikiem wykorzystania niezliczonych drobnych innowacji w kontekście kilku przełomowych pomysłów. Dobrym przykładem są choćby techniki wydobywania gazu ziemnego z łupków, które doskonalimy od 60 lat. Również w wypadku komputerów znaczną rolę odegrały stopniowe usprawnienia autorstwa szarych inżynierów IBM-u i innych firm. To jednak nie wystarczyło. Maszyny produkowane przez IBM na początku XX wieku co prawda potrafiły przetwarzać dane, ale miały niewiele wspólnego z urządzeniem, które dziś nazywamy komputerem. Nie były nawet szczególnie sprawnymi kalkulatorami, w zasadzie ledwie sobie radziły. Tak więc, poza setkami drobnych zmian, narodziny komputera wymagały kilku owoców geniuszu zrodzonych w umysłach twórczych wizjonerów. Cyfrowe wygrywa z analogowym. Maszyny Holleritha i Babbage'a były cyfrowe, co oznaczało, że prowadziły obliczenia na liczbach całkowitych, takich jak 0, 1, 2, 3. Dodawanie i odejmowanie odbywało się za pośrednictwem tykających kół zębatych, odliczających cyfrę za cyfrą. Można było jednak podejść do rachowania od innej strony i zbudować urządzenie naśladujące czy odwzorowujące wybrane zjawiska fizyczne, a następnie obliczać potrzebne wartości poprzez pomiar parametrów takiego modelu. Urządzenia tego rodzaju, jako że działały w oparciu o analogię, nazwano komputerami analogowymi. Zamiast wykonywać obliczenia na liczbach, komputery analogowe posiłkują się funkcjami ciągłymi. Pewna zmienna wartość, np. napięcie elektryczne, pozycja liny na krążku, ciśnienie hydrauliczne albo pomiar odległości, służy za odpowiednik określonej wielkości w rozwiązywanym problemie. Suwak logarytmiczny albo zegar z płynnie poruszającymi się wskazówkami są urządzeniami analogowymi. Abakus zaś lub zegar wyświetlający godziny w postaci liczb to urządzenie cyfrowe. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Hollerith zbudował cyfrową maszynę liczącą analityczną, dwójka znamienitych brytyjskich naukowców, Lord Kelvin, właściwie William Thomson, przypis tłumacza, i jego brat James Thomson pracowali nad kalkulatorem analogowym. Zaprojektowali go z myślą o rozwiązywaniu równań różniczkowych, żmudnej pracy, której wymagało na przykład przygotowywanie tablic pływów albo tabel strzelniczych dla artylerii, służących do ustalania kąta, pod jakim należy prowadzić ogień. W latach 70. XIX wieku Thomsonowie wymyślili system bazujący na planimetrze, czyli przyrządzie do mierzenia powierzchni dwuwymiarowej figury. Figura taka mogła być na przykład wyznaczona przez nakreśloną na kartce papieru krzywą. Wodząc końcówką ramienia planimetru wzdłuż takiej krzywej, wprawiało się w powolny ruch kulkę, która przemieszczała się po powierzchni obrotowego dysku. Ponieważ planimetr obliczał powierzchnię ograniczoną krzywą, w praktyce rozwiązywał równania przez całkowanie. Kelvinowi i jego bratu udało się z użyciem tej metody stworzyć syntezator harmoniczny, który potrafił wygenerować roczną tablicę pływów w 4 godziny. Polegli jednak na wyzwaniu konstrukcyjnym, którym było połączenie wielu takich urządzeń w maszynę zdolną rozwiązywać równania z dużą liczbą zmiennych. W wyzwaniu zespolenia szeregu integratorów, układów całkujących, sprostał dopiero w 1931 roku profesor inżynierii z Massachusetts Institute of Technology, MIT, Vannevar Bush, którego nazwisko warto zapamiętać, bo jest jedną z najważniejszych postaci w tej książce. Bush zbudował pierwszy na świecie analogowy komputer elektromechaniczny, który nazwał analizatorem różniczkowym. Składał się on z 6 kulkowo-dyskowych układów całkujących, dość podobnych do tych w maszynie Kelvina, połączonych układem kół zębatych, krążków linowych i wałów napędzanych przez silniki elektryczne. Bushowi zadanie bardzo ułatwiła jego praca w MIT. Obracał się dzięki niej w środowisku ludzi umiejących budować i kalibrować złożone mechanizmy. Ostateczna wersja urządzenia, rozmiarów niedużej sypialni, mogła rozwiązywać równania z 18 niezależnymi zmiennymi. Na przestrzeni kolejnych 10 lat repliki analizatora różnicowego uruchomiono na poligonie doświadczalnym US Army w Aberdeen w stanie Maryland, Moore School of Electrical Engineering na Uniwersytecie Pensylwanii oraz na uniwersytetach w Manchesterze i Cambridge w Wielkiej Brytanii. Okazało się szczególnie przydatne do masowej produkcji tabel strzelniczych dla artylerii i stanowiły źródło inspiracji dla nowego pokolenia pionierów komputeryzacji. Mimo zalet, maszyna Busha nie odegrała większej roli w rozwoju komputerów, bo nie była urządzeniem cyfrowym. W gruncie rzeczy okazała się ostatnim tchnieniem komputerów analogowych na wiele dziesiątków lat. Krótko po tym, jak Bush zbudował swój analizator, zaczęły pojawiać się nowe pomysły, technologie i teorie. Cudownym czasem dla komputerów okazał się rok 1937, Było to dokładnie 100 lat po pierwszej publikacji Babbage'a na temat jego maszyny analitycznej, który zaowocował triumfem 4 w pewnym sensie związanych ze sobą właściwości, na których bazuje cała dzisiejsza informatyka. Nowoczesne komputery są cyfrowe. Fundamentalną cechą rewolucji komputerowej było to, że bazowała na technice cyfrowej, a nie analogowej. Jak niedługo zobaczymy, równoległe postępy w dziedzinie logiki oraz w konstrukcji podzespołów takich jak układy scalone i elektroniczne przełączniki sprawiły, że podejście cyfrowe okazało się bardziej owocne. Pierwsze poważne próby wskrzeszenia komputerów analogowych informatycy podjęli dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, prowadząc badania nad urządzeniami zdolnymi naśladować ludzki mózg. Binarne. Poza tym, że są urządzeniami cyfrowymi, nowoczesne komputery operują w systemie binarnym, inaczej dwójkowym, który zamiast wszystkich 10 cyfr, używanych przez nas na co dzień systemu dziesiętnego, wykorzystuje do obliczeń tylko 2, 0 i 1. System binarny, jak wiele ważnych koncepcji matematycznych, został po raz pierwszy wyczerpująco opisany przez Leibnica pod koniec XVII wieku. W latach 40. XX wieku zaczęło zaś wychodzić na jaw, że lepiej niż inne systemy liczbowe, w tym dziesiętny, nadaje się do przeprowadzania operacji logicznych za pomocą układów złożonych z przełączników posiadających 2 możliwe stany – włączony i wyłączony. Elektroniczne. W połowie lat 30. XX wieku brytyjski inżynier Tommy Flowers po raz pierwszy zastosował lampy elektronowe w roli przełączników w układzie elektronicznym. Wcześniej polegano na przełącznikach mechanicznych i elektromechanicznych, takich jak klekoczące przekaźniki elektromagnetyczne wykorzystywane przez firmy telefoniczne, natomiast lamp używano głównie jako wzmacniaczy sygnału. Dzięki wykorzystaniu podzespołów elektronicznych, początkowo lamp, a później tranzystorów i układów scalonych, komputery zaczęły działać tysiące razy szybciej od urządzeń wyposażonych w elementy elektromechaniczne. Ogólnego przeznaczenia. Z czasem komputery stały się programowalne, a nawet zyskały możliwość reprogramowania samych siebie, dzięki czemu mogły realizować różnorodne zadania. Przestały być urządzeniami do konkretnych obliczeń, np. równań różniczkowych, oferując wykonywanie wielorakich dyspozycji oraz manipulowanie nie tylko liczbami, ale i słowami, dźwiękami i obrazami. Urzeczywistniły zatem swój potencjał, którym zachwycała się Lady Lovelace w opisie maszyny analitycznej Babbage'a. Do innowacji dochodzi, kiedy dojrzałe nasiona padną na podatny grunt. W wypadku wielkich przełomów 1937 roku cały szereg pomysłów i koncepcji zbiegł się z nastaniem możliwości i potrzebą ich realizacji, w dodatku w różnych miejscach. Jak często bywa w historii postępu, a szczególnie postępu w informatyce, nadszedł po prostu odpowiedni czas. Rozwój lamp elektronowych stymulowany potrzebami przemysłu radiowego utorował drogę wiodącą do stworzenia pierwszych elektronicznych układów cyfrowych. Te z kolei okazały się nadzwyczaj użyteczne, kiedy zestawiono je z nowymi teoriami z dziedziny logiki. Postęp w znacznej mierze napędzało wiszące w powietrzu widmo wojny. Kiedy rozpoczęły się przygotowania do nieuchronnego konfliktu, szybko wyszło na jaw, że równie ważna co siła ognia będzie moc obliczeniowa. Wynalazki powstawały więc jeden po drugim, spontanicznie i niemalże równocześnie na Harvardzie, w MIT, Princeton, w ośrodku Bell Labs, w pewnym mieszkaniu w Berlinie, a nawet, co najbardziej nieprawdopodobne, ale zarazem fascynujące, w jednej z piwnic w mieście Ames w stanie Iowa. U podstaw całego tego postępu leżał szereg pięknych, czy też poetyckich, jak zapewne nazwałaby je Ada, rewolucyjnych teorii matematycznych. Jedna z nich doprowadziła do powstania formalnego opisu komputera uniwersalnego, maszyny ogólnego przeznaczenia, dającej się zaprogramować w celu wykonywania każdej operacji logicznej i symulacji działania dowolnej innej maszyny logicznej. Był to owoc eksperymentu myślowego zaproponowanego przez pewnego genialnego angielskiego matematyka, którego niezwykle inspirujące życie miało tragiczny koniec. Alan Turing. Alan Turing wychował się w trudnych warunkach, które stawały się udziałem dzieci przychodzących na świat w marginesowych warstwach brytyjskiej szlachty. W jego rodzinie nadany w 1638 roku tytuł baroneta na skutek różnych perypetii trafił do jednego z jego dalekich kuzynów. Synom młodszej gałęzi Turingów, wśród których był zarówno Alan, jak i jego ojciec oraz dziadek, nie przysługiwała ani ziemia, ani majątek. Wstępowali więc do duchowieństwa, jak dziadek Alana, albo do kolonialnej służby cywilnej, jak jego ojciec, który piastował stanowisko administracyjne niższego szczebla w jednym z biedniejszych regionów Indii. Alan został poczęty w Czatrapurze w Indiach, a urodził się 23 czerwca 1912 roku w Londynie podczas urlopu rodziców. Kiedy miał ledwie rok, matka i ojciec wyjechali z powrotem na kilka lat do Indii i oddali go wraz ze starszym bratem w opiekę emerytowanemu pułkownikowi armii brytyjskiej mieszkającemu z żoną w nadmorskim miasteczku na południu Anglii. Jak wyznał później brat Alana, John, nie jestem psychologiem dziecięcym, ale mam pewność, że nie jest dobrze wykorzenić niemowlę, które nie umie jeszcze chodzić i umieścić je w obcym mu środowisku. Matka Alana opiekowała się nim przez kilka lat po powrocie z Indii, jednak gdy tylko skończył 13 rok życia, wysłała go do oddalonej o mniej więcej 100 kilometrów od domu szkoły z internatem. Alan pojechał tam na rowerze. Podróż zajęła mu 2 dni i była typowym przejawem jego zawziętej, samotniczej natury, która w późniejszym wieku sprawiła, że nabrał zamiłowania do biegów długodystansowych i kolarstwa. Odznaczał się zresztą i inną typową dla innowatorów cechą, którą urocze opisał autor jego biografii, Andrew Holmes. Alan z trudem uczył się rozpoznawać tę niewyraźną granicę, która oddzielała własną inicjatywę od nieposłuszeństwa. Matka Turinga pokładała w nim duże nadzieje i ze wzruszeniem opisuje go w swoich wspomnieniach. Alan był wysoki, silnie zbudowany, o szerokich barkach, prostokątnej, silnej szczęce i niesfornych brązowych włosach. Najbardziej charakterystyczne były jego głęboko osadzone jasno-niebieskie oczy. Krótki, lekko zadarty nos i wesoły obrys ust nadawał mu młodzieńczy, czasami wręcz dziecięcy wygląd, przez który w wieku niemal 40 lat wciąż jeszcze brano go za początkującego studenta. Jego ubiór i maniery cechowała niechlujność. Włosy nosił zwykle zbyt długie, z opadającym na czoło lokiem, który odrzucał od czasu do czasu potrząśnięciem głowy. Bywało, że chodził roztargniony, z głową w chmurach, a czasami zatapiał się we własnych myślach tak mocno, że zarzucano mu niekoleżeńskość. Nieraz skutkiem nadmiernej nieśmiałości popełniał niebywałe nietakty. Doprowadziło go to w końcu do wniosku, że doskonale czułby się w odosobnieniu w średniowiecznym klasztorze. Podczas pobytu w szkole w Sherborne z internatem, Turing zdał sobie sprawę, że jest homoseksualistą. Zadurzył się w jasnowłosym, szczupłym koledze, Christopherze Morcomie, z którym uczył się matematyki i dyskutował na tematy filozoficzne. Niestety zimą w ostatniej klasie Morcom niespodziewanie zmarł na gruźlicę. W liście do jego matki Turing pisał: „Wielbiłem ziemię, po której stąpał. Nie starałem się tego zbytnio ukrywać, co muszę stwierdzić z żalem”. Z kolei list, który wysłał własnej matce, sugeruje, że starał się znaleźć ukojenie w wierze. „Jestem przekonany, że gdzieś się jeszcze z Morcomem spotkamy i znajdziemy rzeczy stworzone do tego, byśmy zajęli się nimi wspólnie, zupełnie jak na tym świecie. Teraz zaś, skoro zostałem sam, nie mogę go zawieść. Dopiero kiedy mi się powiedzie, będę mógł uznać, że zasłużyłem na miejsce u jego boku”. Ostatecznie jednak tragedia podkopała wiarę Turinga. Sprawiła też, że jeszcze bardziej zamknął się w sobie i do końca życia trudno mu było nawiązywać bliższe znajomości. Opiekun grupy szkolnej Alana poinformował jego rodziców w Wielkanoc 1927 roku. Z pewnością nie jest zwyczajnym chłopcem, nie znaczy przez to, że gorszym, lecz chyba mniej szczęśliwym. Jako uczeń ostatniej klasy w Sherborne, Turing zdobył stypendium do King's College w Cambridge, gdzie w 1931 roku zaczął studiować matematykę. Część stypendialnych pieniędzy przeznaczył na 3 książki. Jedną z nich była The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics – Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej Johna von Neumanna. Ten fascynujący matematyk węgierskiego pochodzenia, jeden z pionierów komputeryzacji, odcisnął trwałe piętno na życiu Turinga. Matematyka leżąca u podstaw fizyki kwantowej wydała się Turingowi szczególnie interesująca, bo przedstawiała zdarzenia świata cząstek elementarnych jako wypadkowe rachunku prawdopodobieństwa, a nie prawa jednoznacznie określające pewne zależności. Uważał, przynajmniej za młodu, że to ta niepewność i nieoznaczoność umożliwiała ludziom posługiwanie się wolną wolą, cechą, która, o ile nie jest mrzonką, odróżnia ich od maszyn. Innymi słowy, gdyby zdarzenia subatomowego mikroświata nie były określone z góry, istniałaby możliwość, by tak samo nieokreślone z góry były nasze myśli i działania, jak wyjaśnił w innym liście do matki Morcomma. Zwykło się przyjmować w nauce, że gdyby w dowolnym momencie wiadomo było wszystko o wszechświecie, dałoby się przewidzieć każdy jego stan w dowolnie odległej przyszłości. Taka koncepcja jest konsekwencją wielkiego sukcesu przewidywań astronomicznych. Bardziej nowoczesna nauka doszła jednak do wniosku, że kiedy mamy do czynienia z atomami i elektronami, nie jesteśmy w stanie określić dokładnie ich stanu. Wszak nasze instrumenty są także utworzone z atomów i elektronów. Tak więc nadzieja na poznanie dokładnego stanu wszechświata musi się załamać na zjawiskach małej skali. To oznacza z kolei, że teoria utrzymująca, iż wszystkie nasze działania są z góry wyznaczone, zupełnie jak zaćmienia Słońca itp., również musi upaść. Mamy wolę, która potrafi kierować działaniem atomów, prawdopodobnie w małej części mózgu. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy ludzki umysł fundamentalnie różni się od deterministycznego rozumu maszyny, zaprzątały Turinga do końca życia i stopniowo doprowadziły go do wniosku, że rozróżnienie to jest mniej wyraźne niż początkowo sądził. Instynktownie przewidywał też, że podobnie jak niepewność jest wszechobecna w uniwersum cząstek elementarnych, istnieją również problemy matematyczne, których nie da się rozwiązać metodami mechanicznymi i które muszą pozostać nierozstrzygnięte. Był to okres, w którym matematycy bardzo intensywnie poszukiwali odpowiedzi na pytania o kompletność i spójność systemów logicznych, za co w pewnej mierze odpowiadał David Hilbert, geniusz z Göttingi, który m.in. równocześnie z Einsteinem wyprowadził wzory leżące u podstaw ogólnej teorii względności. W 1928 roku na pewnej konferencji Hilbert przedstawił 3 fundamentalne pytania, które jego zdaniem należało zadać, rozważając dowolny formalny system matematyczny. Po pierwsze, czy jego zestaw reguł jest kompletny, to znaczy, czy można dowieść prawdziwości bądź fałszywości dowolnego zdania, posługując się wyłącznie regułami tego systemu? Po drugie, czy jest spójny, to znaczy, czy nie istnieje żadne zdanie, które można w nim uznać jednocześnie za prawdziwe i fałszywe? Po trzecie, czy obejmuje proces, który pozwala określić, czy danego zdania da się dowieść, zamiast wymagać godzenia się na możliwość, że pewne problemy, w tym słynne zagadki matematyczne, takie jak wielkie twierdzenie Fermata, hipoteza Goldbacha i problem Kolaca, na zawsze utkną w czyśćcu nieokreśloności. Tu przypis. Twierdzenie Fermata. Dla liczby naturalnej n, większej od 2, nie istnieją takie liczby naturalne dodatnie a, b, c, które spełniałyby równanie a do potęgi n-tej plus b do potęgi n-tej równa się c do potęgi n-tej. Hipoteza Goldbacha. Każdą liczbę naturalną większą od 2 można wyrazić jako sumę 2 liczb pierwszych. Problem Kolaca. Proces polegający na dzieleniu liczby przez 2, jeśli jest parzysta, i mnożeniu przez 3, a następnie dodawaniu do 1, jeśli jest nieparzysta, dla każdej liczby naturalnej doprowadzi ostatecznie do wyniku 1. Hilbert sądził, że na pierwsze 2 pytania można odpowiedzieć twierdząco, co sprawiało, że trzecie było bez znaczenia. Ujął to w prostych słowach. Nie istnieje coś takiego jak problem nierozwiązywalny. Ledwie 3 lata później 25-letni wiedeński logik Kurt Gödel, który wciąż mieszkał z matką, rozprawił się z 2 pierwszymi pytaniami, wykazując ku ogólnemu zdziwieniu, że na oba odpowiedź brzmi nie. W swoim twierdzeniu o niezupełności wykazał, że istnieją zdania, których nie można ani dowieść, ani obalić. Znacznie upraszczając, chodziło mu m.in. o odpowiedniki zdań odnoszących się do samych siebie w rodzaju. Tego zdania nie da się dowieść. Gdyby twierdzenie to było prawdziwe, oznaczałoby, że nie możemy dowieść jego prawdziwości. Gdyby okazało się fałszywe, rezultatem też byłaby logiczna sprzeczność. Przypomina to wspominany przez starożytnych Greków paradoks kłamcy, który polega na tym, że nie da się określić prawdziwości zdania „ja teraz kłamię”. Jeśli jest prawdą, to też jest fałszem. I na odwrót. Wymyślając zdania, których nie dało się ani dowieść, ani obalić, Gödel wykazał, że każdy system dostatecznie silny, by wyrazić podstawowe aspekty matematyki, musi być niekompletny. Przedstawił też towarzyszące tymże zdaniom twierdzenie, którym dał jednoznaczną odpowiedź nie na drugie pytanie Hilberta. Pozostała więc kwestia odpowiedzi na trzecie pytanie, dotyczące kwestii rozstrzygalności, czy też, jak nazwał ją Hilbert, Entscheidungsproblem. Choć Gödel przedstawił zdania, których nie dało się ani dowieść, ani obalić, wciąż tlił się płomyk nadziei, że tę dziwną kategorię zdań można by jakoś zdefiniować i szczelnie odgrodzić, dzięki czemu reszta systemu pozostałaby kompletna i spójna. Wymagałoby to znalezienia metody rozstrzygania, czy na określone pytanie da się udzielić odpowiedzi. Wybitny profesor matematyki z Cambridge Max Newman, który uczył Turinga o pytaniach Hilberta, ujął Entscheidungsproblem w pytaniu, czy istnieje proces mechaniczny, za pomocą którego można określić, czy dane zdanie logiczne da się dowieść. Turingowi spodobała się koncepcja procesu mechanicznego. Latem 1935 roku, podczas jednego ze swoich samotnych długich biegów brzegiem rzeki Ilii, wpadł na pewien pomysł. Zatrzymał się więc wśród nakrapianych jabłoniami łąk okalających wioskę Grantchester, rozłożył się wygodnie i zaczął rozmyślać. Postanowił potraktować koncepcję mechanicznego procesu całkiem dosłownie i zbudował w wyobraźni maszynę, którą skonfrontował z pytaniem Hilberta. Logiczna maszyna obliczeniowa, którą sobie wyobraził, wyłącznie jako eksperyment myślowy, była na pierwszy rzut oka raczej nieskomplikowana, ale teoretycznie mogła wykonać dowolne obliczenie matematyczne. Operowała na nieskończonej długości taśmy papierowej podzielonej na kwadratowe komórki zawierające symbole. W najprostszym przykładzie, binarnym, komórka mogła być pusta albo zawierać cyfrę 1. Działanie maszyny polegało na odczytywaniu symboli z taśmy i wykonywaniu działań zgodnie z posiadaną tablicą instrukcji. Instrukcje mówiły maszynie, co robić zależnie od konfiguracji, w której się znajdowała, i symbolu albo jego braku, który odczytała z danej kratki. Typowa instrukcja nakazywała na przykład, by maszyna sprawdziła, czy jest w konfiguracji 1 i widzi symbol 1 w sprawdzanym polu, a jeśli tak, to żeby przesunęła się o jedno pole w prawo i zmieniła konfigurację na 2. Co dość zaskakujące, dla nas zdecydowanie bardziej niż dla Turinga, maszyna taka, po wyposażeniu jej w odpowiednią tablicę instrukcji, jest zdolna wykonać każde, nieważne jak bardzo złożone, zadanie matematyczne. W jakiś to sposób ta wyimaginowana maszyna miała rozwiązać Entscheidungsproblem Hilberta. Turing podszedł do sprawy, doprecyzowując koncepcję liczb obliczalnych. Logiczna maszyna obliczeniowa mogła skalkulować każdą liczbę rzeczywistą, której wartość była określona jakąś regułą matematyczną. Była nawet zdolna obliczać w nieskończoność, korzystając ze skończonej tablicy instrukcji. Liczby niewymierne w rodzaju pi, logarytmu z 7, pierwiastka kwadratowego z 2, ciągu liczb Bernoulliego, tych samych, które wyprowadzał algorytm Ady, oraz każdą inną liczbę albo ciąg o dowolnym stopniu skomplikowania dopóki zasady kalkulacji tej wartości określała definicja o skończonej liczbie kroków. Wszystkie te liczby były, sięgając do nomenklatury Turinga, obliczalne. Następnym krokiem Turinga było wykazanie, że istnieją też liczby nieobliczalne. Wiązało się to z czymś, co nazwał problemem stopu. Udowodnił mianowicie, że nie istnieje metoda pozwalająca przewidzieć, czy wykonując konkretny zestaw instrukcji na konkretnym zestawie danych, maszyna znajdzie rozwiązanie, czy też nieodwracalnie się zapętli. Nierozwiązywalność problemu stopu oznaczała, że również problem rozstrzygalności musiał być nierozwiązywalny. Wbrew nadziejom Hilberta nie istniała mechaniczna procedura zdolna odpowiedzieć na każde pytanie matematyczne. Teoria niezupełności Gödela, nieokreśloność mechaniki kwantowej i odpowiedź Turinga na trzecie pytanie Hilberta bardzo osłabiły wizję mechanicznego, deterministycznego, przewidywalnego wszechświata. Artykuł Turinga ukazał się w 1937 roku pod nieszczególnie porywającym tytułem Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, o liczbach obliczalnych z zastosowaniem do problemu rozstrzygalności Hilberta. Jego odpowiedź na trzecie pytanie Hilberta pomogła w rozwoju pewnych teorii matematycznych. Znacznie ważniejszy jednak okazał się efekt uboczny przedstawionego dowodu, czyli koncepcja logicznej maszyny obliczeniowej, ochrzczonej niedługo później maszyną Turinga. Możliwe jest wynalezienie maszyny, za pomocą której można będzie obliczyć dowolny obliczalny ciąg, ogłosił Turing. Maszyna taka charakteryzowałaby się zdolnością odczytywania instrukcji i wykonywania wszelkich zadań pomyślanych dla dowolnej innej maszyny. Zasadniczo byłaby więc urzeczywistnieniem marzeń Charlesa Babbage'a i Ady Lovelace o komputerze zupełnie ogólnego przeznaczenia. Inne, mniej porywające rozwiązanie problemu rozstrzygalności, na dodatek pod dziwaczną nazwą rachunku lambda bez typów, przedstawił wcześniej w tym samym roku matematyk z Princeton, Alonzo Church. Opiekun Turinga, profesor Max Newman, doszedł do wniosku, że Turing wiele by zyskał, kontynuując naukę pod okiem Churcha. W liście polecającym opisał niebywały potencjał swojego podopiecznego, ale świadom osobowości Turinga dodał też prośbę bardziej osobistej natury. Dotychczas pracował bez jakiegokolwiek nadzoru. Nie zetknął się też z krytyką, pisał Newman. Dlatego tym bardziej mi zależy, by jak najszybciej nawiązał kontakty z wiodącymi przedstawicielami swojego nurtu i nie wyrósł na zupełnego samotnika. Turing z pewnością nie garnął się do ludzi. Przez swój homoseksualizm czuł, że nie przystaje do ogółu. Mieszkał więc sam i starał się unikać poważniejszych znajomości. Pewnego razu oświadczył się koleżance, ale potem poczuł wyrzuty sumienia i wyznał, że jest gejem. Choć wcale jej to nie zniechęciło i wciąż chciała za niego wyjść, Turing uznał, że nie mógłby żyć w pozorowanym małżeństwie i zrezygnował z tego pomysłu. Mimo to wcale nie stał się zupełnym samotnikiem. Nauczył się pracować w zespole, czemu w dużej mierze zawdzięczał, że jego abstrakcyjne teorie znalazły odzwierciedlenie w przydatnych wynalazkach. We wrześniu 1940 1936 roku. Czekając na publikację swojej rozprawy, Turing, wówczas 24-letni doktorant, spakował mosiężny sekstans, do którego pałał szczególną sympatią, i pożeglował do Ameryki w przerobionej na miejsce pasażerskie ładowni starego liniowca RMS Berengaria. Po przybyciu do Princeton otrzymał gabinet w budynku Wydziału Matematyki. Mieścił się tam również Instytut Badań Zaawansowanych, gdzie władzę dzierżyli Einstein, Gödel i von Neumann. Szczególne zainteresowanie osiągnięciami Turinga wykazał, mimo skrajnie odmiennego charakteru, obyty i nadzwyczaj towarzyski von Neumann. Równoległe przełomy, do których doszło w 1937 roku, nie wynikały bezpośrednio z publikacji artykułu Turinga. Prawdę mówiąc, początkowo mało kto poświęcił mu większą uwagę. Turing poprosił matkę, by rozesłała kopię do filozofa matematyki Bertranda Russella i półtuzina innych znanych uczonych, ale jedyną poważną recenzję napisał Alonzo Church, któremu najłatwiej było sobie na to pozwolić, bo znalazł rozwiązanie problemu Hilberta szybciej niż Turing. Church zachował się z klasą. To on zaproponował termin maszyna Turinga na określenie tego, co sam Turing nazwał logiczną maszyną obliczeniową. W rezultacie 24-letni Turing został nierozerwalnie związany z jedną z najważniejszych koncepcji ery cyfrowej. Claude Shannon i George Stibitz w Bell Labs. Turing nie był jedynym, który dokonał owocnego przełomu, będącego w pełni eksperymentem myślowym. Tego samego roku student MIT Claude Shannon przedłożył najbardziej wpływową pracę magisterską wszechczasów, którą Scientific American ochrzcił później mianem Wielkiej Karty Swobód Ery Informacji. Shannon dorastał w niewielkim mieście w stanie Michigan. Lubił budować modele samolotów i sprzęt krótkofalarski. Studia elektrotechniki i matematyki rozpoczął na Uniwersytecie Michigan. Na ostatnim roku znalazł na tablicy ogłoszeń ulotkę informującą, że Vannevar Bush poszukuje pomocnika do prac nad analizatorem różniczkowym. Wysłał więc do MIT podanie o pracę, na które otrzymał odpowiedź pozytywną. Maszyna go oczarowała. Mimo że nieszczególnie interesowały go wały, krążki i tarcze, z których zbudowana była jej część analogowa. Co innego, klekoczące przekaźniki elektromagnetyczne, składające się na układ kontrolny, które zamykały się i otwierały pod wpływem impulsów elektrycznych, tworząc co rusz inne obwody. Latem 1937 roku Shannon postanowił odpocząć od MIT i podjął pracę w Bell Labs, ośrodku badawczym firmy AT&T. Ośrodek ten znajdował się wówczas w manhattańskiej dzielnicy Greenwich Village, od strony rzeki Hudson, i stanowił raj dla pragnących przekuwać swoje pomysły na wynalazki. Było to miejsce, w którym swobodnie krzyżowały się abstrakcyjne teorie i pomysły natury praktycznej. Korytarze i stołówki rozbrzmiewały rozmowami ekscentrycznych teoretyków z rzeczowymi specjalistami od rozwiązywania problemów oraz ochoczo brudzącymi sobie ręce inżynierami i mechanikami. Miało to na celu zachęcenie obu stron do wzajemnego czerpania ze swoich pomysłów i doprowadziło do powstania w Bell Labs pierwowzoru kultury innowacji, która odegrała niebywałą rolę w erze cyfrowej. Pierwszej strefy handlu, jak ochrzcił ją historyk nauki z Harvardu Peter Gallison. Bell Labs dowiodło, że kiedy zgromadzi się w jednym miejscu praktyków i teoretyków, którzy zamieszkiwali wcześniej odrębne światy, szybko nauczą się wspólnego języka i zaczną wymieniać pomysłami i wiedzą. Bell Labs Shannon przyjrzał się z bliska wspaniałym możliwościom systemu telefonicznego, który wykorzystywał elektryczne przełączniki do przekazywania połączeń i utrzymywania równomiernego obciążenia sieci. W jego umyśle zaczął rodzić się pomysł, jak realizować na takich obwodach założenia innego systemu, który go fascynował. Logiki sformułowanej 90 lat wcześniej przez brytyjskiego matematyka George'a Boole'a. Boole dokonał rewolucji, znajdując sposób zapisywania zdań logicznych za pomocą symboli i równań. Zdaniom prawdziwym przypisał wartość 1, a fałszywym 0, a następnie pokazał, że na tak przedstawionych zdaniach można wykonywać zestaw podstawowych operacji logicznych i lub, nieprawda, że, albo i jeżeli to, jakby były zwykłymi równaniami. Shannon wymyślił, że obwody elektryczne mogłyby wykonywać te operacje logiczne za pomocą odpowiedniego układu przełączników. Operacje koniunkcji i na przykład można było przeprowadzić, łącząc dwa przełączniki szeregowo, tak by prąd mógł płynąć wyłącznie, gdy oba były włączone. Aby wykonać operację alternatywy lub, należało połączyć przełączniki równolegle, tak by włączenie dowolnego umożliwiało przepływ prądu. System ten można było dodatkowo usprawnić, stosując bardziej wszechstronny rodzaj przełączników zwanych bramkami logicznymi. Innymi słowy, wizja Shannona umożliwiała projektowanie obwodów złożonych z wielu przekaźników i bramek logicznych, za pomocą których można było wykonywać krok po kroku ciągi operacji logicznych. Przekaźnik to po prostu przełącznik, który można elektrycznie otwierać i zamykać, na przykład elektromagnesem. Klekoczące przekaźniki starego typu nazywa się czasami elektromechanicznymi, bo posiadają ruchome części. Lampy próżniowe i tranzystory również mogą być przełącznikami w obwodzie elektrycznym, ale nazywa się je elektronicznymi, bo oddziałują na przepływ elektronów, nie poruszając się fizycznie. Bramka logiczna to przełącznik, który przetwarza sygnał z jednego lub więcej wejść. Na przykład bramka I włącza się w razie otrzymania obu sygnałów, natomiast bramka lub po wykryciu sygnału na dowolnym z dwóch wejść. Geniusz Shannona polegał na zdaniu sobie sprawy, że bramki takie można połączyć w większe układy w celu wykonywania zadań algebry logicznej Boole'a. Jesienią 1937 roku Shannon wrócił do MIT i przedstawił swoje pomysły Bushowi, który uznał je za fascynujące i namówił go, by wspomniał o nich w swojej pracy magisterskiej. Praca ta ukazała się pod tytułem A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Analiza symboliczna przekaźnikowych obwodów przełączających i wyjaśniała, jak wykonać liczne funkcje algebry Boole'a za pomocą obwodów elektrycznych. Obwody zbudowane z przekaźników mogą posłużyć do wykonywania złożonych operacji matematycznych, podsumował w zakończeniu. Koncepcja ta stała się jedną z fundamentalnych zasad działania komputerów cyfrowych. Pomysły Shannona zaintrygowały Turinga, bo ładnie pasowały do jego świeżo opublikowanej koncepcji uniwersalnego komputera zdolnego na podstawie prostych instrukcji wyrażonych w kodzie binarnym rozwiązywać zadania nie tylko matematyczne, ale i logiczne. A z racji tego, że logika nawiązywała do sposobu, w jaki rozumował ludzki umysł, maszyna wykonująca operacje logiczne mogła teoretycznie naśladować człowieka. W tym samym czasie w Bell Labs pracował matematyk George Stibitz, który zajmował się optymalizacją coraz bardziej skomplikowanych obliczeń potrzebnych inżynierom rozwijającym sieć telefoniczną. Niestety, dysponował tylko jednym rodzajem narzędzia – biurkowymi sumatorami mechanicznymi. Postanowił więc skonstruować sprawniejsze urządzenie, bazując na odkryciach Shannona. Pewnego listopadowego wieczoru udał się do magazynu, skąd zabrał kilka starych przekaźników elektromagnetycznych i żarówek. Po powrocie do domu znalazł jeszcze puszkę po tytoniu i kilka włączników, po czym rozłożył to wszystko na stole w kuchni i połączył w prosty układ logiczny, zdolny sumować liczby binarne. Zapalona żarówka oznaczała 1, a zgaszona 0. Żona Stibitza ochrzciła jego wynalazek modelem K w nawiązaniu do kuchennego stołu, nad którym powstał, oraz słynnego Forda. Następnego dnia Stibitz zabrał go do biura i zaczął przekonywać kolegów, że gdyby wpadło mu w ręce więcej przekaźników, mógłby zbudować kalkulator. Jednym z ważniejszych zadań pracowników Bell Labs było poszukiwanie sposobów wzmacniania długodystansowego sygnału telefonicznego i filtrowania szumów. Wzory, które pozwalały analizować amplitudę i fazę sygnału, czasami wymagały rozwiązywania równań obejmujących liczby zespolone, czyli zawierających jednostkę urojoną, reprezentującą pierwiastek kwadratowy liczby ujemnej. Przełożony Stibitza spytał więc, czy proponowana maszyna byłaby zdolna do obliczeń na liczbach zespolonych. Kiedy usłyszał, że owszem, przydzielił Stibitzowi zespół, który miał mu pomóc ją skonstruować. Budowę kalkulatora liczb zespolonych, Complex Number Calculator, ukończono w 1939 roku. W jego konstrukcji wykorzystano ponad 400 przekaźników, które mogły się otwierać i zamykać 20 razy na sekundę. Dzięki nim urządzenie okazało się szybkie jak błyskawica w porównaniu z kalkulatorami mechanicznymi, a jednocześnie koszmarnie wręcz ślamazarne w porównaniu z całkowicie elektronicznymi urządzeniami wykorzystującymi lampy próżniowe, które właśnie zaczynano konstruować. Komputer Stibitza nie był programowalny, ale dowiódł potencjału układów przekaźnikowych na polu matematyki binarnej, przetwarzania informacji i rachunku logicznego.